Spokojnie, Shinji, wszystko będzie dobrze. Z pewnością nie będziesz miał żadnych problemów z tymi misjami. Teraz inne kłamstwa, które sobie będę dzisiaj wmawiał. Boję się tej kampanii. Nieironicznie się jej boję. Aczkolwiek może po prostu mam flashbacki z tego, jak wyglądało moje podejście do niej kiedyś, dawno temu. Oh well. Pięć nag, trzech tytanów, księga. Księga na pewno odpada. Ze względu na specyfikę tej kampanii, księga musi odpaść. Po. Coś czuję, że czeka mnie tyle restartów. Chyba, że chcę robić absolutne YOLO i nie startować, ale to się źle skończy. Cześć, Sebastian, witam, witam. Nie, no jeżeli zrobię YOLO, to będę żałował tego w kolejnych misjach i wiem doskonale, jak to się kończy zazwyczaj. Więc to raczej nie wchodzi w grę. No może. Mam wrażenie, że jakby samuraj przyszedł i usłyszał moje rozważanie, to by powiedział, że mnie pojebało, że w ogóle to rozważam. Ale to inna sprawa. Anyway, witam w najzabawniejszej kampanii w Heroesach 3, w kampanii Pogromcy Smoków. Aby wskazać miałem Pogromcy Smoków, Drakon musi pokonać golema kryształowego smoka. Jeśli zwycięży, będzie szukał błękitnego smoka, aby pokonać największą na świecie bestię. Najpierw czeka go jednak spotkanie z purpurowymi, zawymi smokami. Cześć, Patko, witam, witam. Nasza pierwsza misja to kryształowe smoki. Musisz zabić kryształowego smoka. Jeśli nie zabijesz tego w ciągu 2 miesięcy, nie zostaniesz pogromcą smoków. Dragon jego umiejętności, zakręcie, doświadczenie, oddziały oraz 50 dyplomaty przejdą do następnego scenariusza. Dragon może osiągnąć 8 poziom doświadczenia. Jak to mówiłem, ta kampania jest bardzo specyficzna, bo pozwala nam przenosić jednostki pomiędzy kolejnymi misjami. Więc oprócz tego, że chcemy rozgrywać misje w miarę bezpiecznie, żeby w ogóle dało się ją przejść, to jeszcze chcemy ją rozgrywać bezpiecznie, żeby mieć więcej oddziałów na następne misje. A uwierzcie mi, następne misje dużo gorsze. Cześć, witam, witam. Wezmę Tytanów na początek. Tytani są naszą jednostką strzelającą, więc na pewno się przydadzą bardziej niż 5 nag. W ogóle bardzo dziwi mnie ten wybór. Gdyby to było z 10 nag, to mógłbym się zastanawiać 10 nag, 3 Tytanów, ale 5? Na. Zakończyła już przygotowania do mego ostatniego testu. Smoczy golem powstał z najczystszego kryształu potajemnie wykradzionego z jaskiń Krewlot. Konstrukcja tego stworzenia wymagała niezwykłych magicznych umiejętności, ale zniszczenie go to jeszcze większe wyzwanie. Jednak słyszałem, że największym wyzwaniem dla pogromcy smoków jest pokonanie rzadkiego i potężnego błękitnego smoka. To, co mówiłem o oddziałach, też częściowo przekłada się na to, co zaraz zobaczymy w samej misji. Odkąd sięgasz pamięć o twoja matka szkoli pogromców smoków, teraz znaczy czas, by zajęła się szkoleniem swojego jedynego syna. Matka zna cię jak nikt inny i wie, jakich jesteś przebiegły, dlatego też nie może przeprowadzić zwykłego testu. Mniej więcej 30 lat temu twoja matka uczestniczyła w Festiwalu Życia. Było to dla niej inspiracją. Zdobyła czerwony kryształ, skupiając swoje myśli, stworzyła golema kryształowego smoka. Następnie wypuściła go wolno do wielkiej kotliny. Pamiętaj, że posiadałeś umiejętność szkolenia kapłanów i magów na zaklinaczy. Kontrolujesz też małą wioskę. Twoim zadaniem jest zabicie kryształowego smoka przy pomocy powierzonych ci oddziałów. W ten sposób udowodnisz swojej matce, że jesteś gotowy, by zostać prawdziwym pogromcą smoków. To trudne zadanie, więc bądź ostrożny. Anyway. Pamiętaj, ja będę resetował tę misję, dopóki nie dostanę przynajmniej miejskiego portalu. Miejski portal jest mi absolutnie niezbędny, żeby przechodzić sensownie tę kampanię, więc pozwolę sobie. Mam nadzieję, że w ten sposób się da. Ja mamy B,
To nie jest ten bez, jaki chciałem. Ale przeboleję chyba. Jest miejski portal, chciał. Jeszcze raz zasetuję. Dzisiaj byłem przed ostatnim miejscem kampanii, na które robienie bohatera pod magię to w trudny moment, taki tam debuff trwający 28 tur. Jeżeli twoje bitwy trwają 28 tur, to coś poszło i tak. Czy pan porozmawiacie na naszych paniach w oczyniach w myślonych babach za nim? Nie przepadam osobiście. Jakby jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może lubić, ale ja nie jestem wielkim fanem. Restarcik. Chciałbym mieć miejski portal i slowa przynajmniej. Jak to będę miał, to okej. Okay. Zgłaszam w streamach. Coś to sobie zgłaszaj. Nie będę ci mówił, jak masz żyć. Ty mi też nie mów. Każdy może mieć swoje preferencje. Tak uważam osobiście. Miejski portal. Slowa wciąż nie ma. Doskonale. Potrzebuję slowa! Dajcie mi slowa! Ace, slow. Nie ma portalu. Fuck off. Placka też głosem. Nie trochę nawet połowy tego. Też mi się tak wydaje. Z tego co kojarzę, jedna kampania z Cienia Śmierci Shadow Death ma artefakt, który narzuca 50 tur zaklęcia. Zresztą, czy ja go nie zużyłem w jednej z poprzednich kampanii? O, Xaitale, ty dzisiaj jesteś absolutnym hejterem. Jak tak możesz żyć? Tak naprawdę to mamy dzisiaj z tym zestartowanie kampanii, aż dostajemy to, co trzeba. Siódli, za którym siadłem się uda. Siódli. Hipnoza też to absolutnie memiczny. Chciałbym, żeby tak było w tej części. Kojarzę w czwórce. Była całkiem silna, ale w trójce nie aż tak, bo rzadko kiedy mam na tyle dużo mocy magii, żeby przejąć wystarczająco dużo oddziałów. Jezu Chryste, czy ja nigdy nie dostanę slowa? Ja nie ironicznie nigdy slowa nie dostaję. Nie wiem, czy widzicie. Nie podoba mi się to. Ale jednocześnie dostaję przynajmniej dwa zaklęcia, które chciałem. Bez ich portal. Musi kiedyś paść, prawda? Prawda? Nie, przysięgam, slow nie istnieje. Slow dosłownie przestał istnieć. Zaraz się zacznę zastanawiać, czy on na pewno jest tutaj w ogóle dostępny. Nie. Bo póki co wygląda, że dosłownie nie jest i mi się to bardzo nie podoba. Będę sobie zahipnotyzować największy sag wroga, żeby się sami wybili. I know, right? I mean, jest to... Pamiętaj, jesteśmy w kampanii, w której będziemy robić coś bardzo podobnego. Jak we uczce losowania krajów, które cię nienawidzą. Za każdym razem, kiedy próbujesz coś zrobić, co wymaga Burgundii. Za każdym jednym cholernym razem. Gdzie jest ten przeklęty flow? Nie uwierzę, że flow jest zablokowany w tej kampanii. Portal implozja. Pamiętaj, jeżeli dostanę portal implozję i jeszcze jeden jedno zachęcie czwartego poziomu to biorę. Bo nie chcę też spędzić na testowaniu całego streama. A wierzę, że zaklęcia tam się uda. Potrzebuję berserka skrzeszenia miejskiego portalu na czwartym tierze. Jak będę miał to i nie będę sobie liczył rzeczy zbiórka, to będzie git. Teraz ja mam. Czasem zastanawiałem się, czy nie zrobić tak, żeby w ogóle nie testować, ale już ja doskonale wiem, dokąd to by zmierzało. Więc chyba się wstrzymam. Samurai, jak już tu jesteś, czy kojarzysz, czy w tej misji w ogóle można dostać slowa? Bo póki co to absolutnie nie wygląda, jakbym mógł dostać slowa. I bardzo mi się to nie podoba. Portal, implozja, nie ma slowa, powinno się dać.
Powiem tak, resetuję go od plus minus 5 minut, jeszcze nie raz nie widziałem słowa w tym, w mieście. To bardzo kwestionuję, bo jestem niemalże przekonany, że powinno się dać, chyba że... Nie no, nie jestem upo... To jest pierwszotierowy. Portal... Nie. Replay. Nie ma portalu, nie ma slowa. Najgorsze jest to, że to nawet nie jest tak, że ja to robię, bo chcę mieć wygodnie, tylko ja to robię tak, żeby dało się sensownie przejść tę kampanię. Portaż, auto nie to. Była moja jedna zakręcie od tego, co chcę. Słowa nie ma, nie ma ich na czwartym. Słowa nie ma, jest jedno na czwartym. Słowa wciąż nie ma. Jesus! Skrzeszenie. Ta kampania mnie absolutnie memoje i celuje. Zaraz sam pogoogluję chyba, czy ten... czy da się dostać. Bo jakoś ciężko mi uwierzyć, że mam postać tak ogromnego pecha. Już odpalam edytor. Znaczy, domyślam się, że nie można dostać zakręć takich jak lot czy wrota wymiarów. Slow jest zablokowany. Ja pierdolę. Dobra, mamy Zurekta, mam tam portal, mam implozję. To chyba na razie musi mi wystarczyć. Nie podoba mi się to, ale musi mi wystarczyć. Wiadomo, jakby się ktoś pytał, to miasto nie ma absolutnie możliwości budowania jednostek. Tak, żeby nie było zdziwienia żadnego. Za to mogę sobie zajść to ulepszać magów na czardziei. Co jest jedynym zakręciem. Nice. No dobrze, to jest AB12 chyba. Co tu jest? Tak, jedzie. O, God bless. To chyba nie ma nigdzie fortu, right? Każdy sobie nie zabiłem, więc mam tylko jednego bohatera. W sensie tego fortu do ulepszenia jednostek. Czyli sobie muszę zajść też wyjaki. Nie podoba mi się to. 140 jednostek. Ale to pomaga. Czy ok, jestem w stanie zabić to wszystko? Zaraz się przekonamy. Znaczy, zabić na pewno jestem w stanie, tylko ja chciałbym potencjalnie jak najmniej strat wyciągać. Zacznę przechodzić tę scenę chyba. Jest pod koniec do... O Boże, nie podoba mi się to, co powiedziałeś. Czy ja je zabiję w tą jedną turę? Mam nadzieję. Blep, 450 za mało. Broń się, strzelaj. A, stoi, wszedł. Coś czuję, że będzie biegane teraz. One są w miarę wolne. 4 raz, 2, 3, 4. Wy macie 9 aż. To dużo. Wydaje mi się, że ja mogę je zabiegać na śmierć. Tak, żeby nie ponieść żadnych strat. A to zaraz zobaczymy. One mają raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery? Nie podoba mi się to. Strzelaj. Stone skin. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli mnie sięgnął.
S2, S2, 3, 4. Nie sięgają, dobrze. Zaklinacze by sięgnęło, czy tam oj, czarodzieje się zło. Daj się, czekaj, odejdź. Tytani będą musieli odejść. Ale tytani mają dość duży zasięg chodzenia, więc to nie jest problem. Blep. Broń się, broń się, broń się, odejdź. Wydaje mi się, że w następnej turze jestem w stanie ich zdjąć już jako tak. O, slow jeszcze przed, nice. To mogę na siebie po prostu pobronić. Nice, bez strat. Na pewno mądrość, na pewno inteligencja, więcej mądrości, talent magiczny i na razie styknie. Holder złotych golemów. No dobrze. Haste. Haste się może o tyle przydać, że będziemy mogli przeczekać, aż oni podejdą i dopiero wtedy wykonać swoją turę. Tak, żeby mieć takie obydwie tury z rzędu. 450 za mało. 4800 za mało. 250 to jest same, żeby te jedne zdjąć. A, to czekam, aż postrzelają. Jest 18. A czekaj, nie wszyscy zaczekają. To powinno być do wykonania w następnej turze. Ale zobaczymy, I guess. 360-450 to tu. Nagi tu. Gargule to. Dżiny 300-400 to. Strzelaj. 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 Nice, bez strat się obeszło. Magia powietrza się zawsze przyda. Inteligencja. Pytanie, czego oni tam uczą. I pytanie, jak bardzo będą im potrzebne te wszystkie zasoby, które tu leżą. Bo jak ktoś nie ma to powie, że wcale. Eba. AB12A. Będę się zapisywać miałem regularnie. Plus 1 do wiedzy. Będę miał wszystkie zaklęcia. Tylko właśnie to jest zabawna rzecz, że my zaczynamy w ogóle bez tej księgi zaklęć jakiegoś przeklętego powodu. Nauka dodatkowej umiejętności. Magia wody. Nie jestem pewien, czy magia wody jest mi potrzebna aż tak bardzo. Bo w magii wody akurat nie ma za bardzo zaklęć, które człowiek mógłby chcieć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Sprawdźcie mnie, jeżeli się mylę. Od biedy bless, ale to też tak bardzo od biedy. Dajcie mi wóz na amunicję. AB12. Zaczekamy na mannę. To kto z tych chatek będzie miała magię ognia? O właśnie, magia ognia już mi się może przydać. Dobra, wait. Wszyscy niech zaczeka. A, ja nie kupiłem tutaj. A, fuck. Nie kupiłem tutaj zaklęć. Delikatnie niefartownie, jakby to powiedział klasek. Nie, to zada 620, trochę mało. Dość dużo strat ponoszę i mi się to nie podoba. Nie wiem, czy to było tego warte. Więc real quick. Autorapis. Czemu ja tu nie kupiłem zaklęć? Chyba wiem dlaczego. Wataha tamtych. W sumie nie wiem, czy ja w ogóle potrzebuję iść tę stronę. Będę musiał zobaczyć, co tu w ogóle jest. Muszę też pamiętać, że jestem na limicie czasowym. Dobra. Co tu dobrego mamy? Silną implozję. Zacząłem w ogóle co? Bloodlust XD.
Zróbmy tak może. Ta imploza jest naprawdę silna, więc będę z niej pewnie trochę korzystał. Przynajmniej póki mam manę. Czyli relatywnie niedługo. Broń się, strzelaj. 503. Tak, na pewno dużo ich nie stracę. Tak, dobrze pójść do wroga. Mistrz talentu magicznego. Do tej pory już mogę równie dobrze zbierać same te... złota ze skrzynek. Na ziemi jeżdżą mało kocha czerwone kryształy. Wiesz co to oznacza? Kryształowe smoki nie były zadowolone, gdy mając ich sługi nie potrafią ich podtrzymać. Uśmiechasz się z wyższością. Jestem gotów po też myślach. Druga magii. O, stajnie. Stajnie zawsze. Fajnie by było, jakby tutaj był ten. Jakby tu był jakiś. Jak to się nazywa? Jakby tu była logistyka. O, to chciałem powiedzieć. Jest balistyka, czyli dokładnie nie to, czego potrzebowałem. Jeden samkiem przy ognisku przypominasz sobie słowa matki. Jeśli zgubisz połów prawo lub prawo rękę i dłużniej, dopóki nie odnajdziesz swojego przeznaczenia. Wróćmy do stajni. Wydaje mi się, że w obrębie tylko nie to mi się przyda. Jest to jest tak dużo tych. Tak dużo jakichś dobrych znajdzie, do których przydałby się drugi bohater, więc raczej się go nie mamy. Zastanawiam się, na ile ja będę potrzebował tych wszystkich złotek, nie złotek. Pewnie wcale, szczerze mówiąc. Ale przynajmniej czarodzieje rzucają tego slowa, I guess. Ewa. Ostatnie razy przyszła mi do głowy pewna myśl. Nie mogę zaspać, postanowiłem się przejść. Spracując, przypomniałem sobie ostatnią radę mamy. Powiedziała, że pieśń planety oświetli twoją przyszłość. Jeżeli dobrze pamiętam, to jego można przenieść do następnej misji i daje to możliwość wymiany na inny artefakt. Więc jeżeli znajdziemy czas, żeby to zrobić, to jak najbardziej warto. Mnóstwo garguli, szkoda, że nie chcą podłączać. Artefakty. Uchoda, dużo. Broń się, idź do góry. Czekaj, wsadziemy raz, 2, 3, 4, 5, 6, mogłem wsadzić. Dawaj. Chyba nie mam potrzeby. Tak długo jak przesunę nogi. Łatwo. Poz do ataku zawsze w cenie. Jeszcze te podprowadzę do miejsca, którego szukasz. To jakaś dawna sugestia. Za to mi dajesz radość. Dasz kogoś, nie zaszkodzi. Skarbiec, na który nie jest mi potrzebny. AB12. Co mi dajecie? Inteligencję już miałem, więc jest fajnie. Ale nie jest to kampania, w której chcemy zganiać dosłownie każdy możliwy. Każdy możliwy punkt z bonusami do statystyk. O ile oczywiście zdążymy w czasie jak taka. No wiadomo, że jeżeli miałoby to znaczyć, że się nie wyrobimy, no to... Było lepiej rozgrywać misję, czy coś. 520... mało.
Mało. Thank you, jest ostatnio, żebym się spodziewała. Dziękuję, dziękuję. Miło, że mnie tak cenisz. Jest to jakiś garnizon, co do którego nie mamy zielonego pojęcia, co w środku jest. Dużo wyraków. This is fine. Oni się... Gdybym miał coś obszarowego, Edo, to oni tak by się prosili o to tutaj. Broń się, broń się, nie atakuj. No i że mogę po prostu w miarę rozstrzelić i będzie okej. Dziwię się trochę, że tamte żywiołaki i tak daleko zostały. To je zabiję. Tak. To też powinien zabić w najbliższej turze. 550. Mało. Mało. Strzelaj, strzelaj. Implozja. Wait, 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 wait. 400. Mało. Mało. Możesz zaatakować. Ciekawe, czy uda mi się przejść to miejsce bez strat. Miałbym nadzieję. Ale też nie chcę się nastawiać jakoś za mocno. Czy to coś więcej jest? Wait a minute. A, bo pewnie jest tylko raz na tydzień. Bo zastanawiałem się, dlaczego mi nie zaliczyło studni. Wait, 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 wait. Golem niestety są dość mocno magii odporne, więc tutaj mogę się uważać, jak używam magii. Mogę na pewno skonować. Nie mogę skonować. Jak przesunę swoją jednostkę, to będę mógł. Nie będę mógł? A, bo klonuję 1-5. Daj, daj, daj. O Boże, jeszcze niepotrzebnie się doniłem. Wiesz co, Mielo? O kurwa. 85% redukcji, to było odrobinę nie dostanę w takim razie. Tutaj już mogło być straty, jak o tym myślę. Unless... Ile one mają 5 speeda? To może nie będzie, nieważne. To było łatwiejsze niż myślałem. To jest ich horda cała. A ja jednocześnie potrzebuję studni w tej chwili. Ulala. A dobra, co się przyda akurat. Spada swoją, tam trzy tury chyba tylko, ale... Teraz jak o tym myślę, to... Przed chwilą uświadomiłem sobie, do czego mogłaby mi się przydać magia wody. A której nie, tak bardzo nie chciałem. Że mógłbym sobie klonować jednostki wyższego tiera, jak na przykład Tytani. Nie. Tak. Ale wierzę, że bez tego też można się obejść. Zresztą zobaczymy. Co jest tutaj? A, B, 12, B. Come on. Mam do siebie resztki szacunku. No ślep... blindzik się przyda. Co ja właśnie zrobiłem? A dobra, nieważne. Nie straciłem jednostek, więc wszystko jest w porządku. Hmm.
Jeżeli już coś miałbym robić, to raczej buffować swoje jednostki, I guess. A co gdyby tak? Bo klony normalnie zadają obrażenia. 1400. Wait, to je zabije. Teraz wiedziałem to, że kompletnie niepotrzebnie to robiłem. Chyba nawet tak. Spadło mi na hita, ale to niewielka strata, jeżeli po prostu były sklonowane. Swoją drogą, nie wiem czy widzicie, ale minęły już właśnie 4 tygodnie. Więc zaraz będziemy już blisko limitu czasowego na tę misję. To mi się bardzo mocno nie podoba. Bo jak tak się dostanę, czarodzieje są jednostką 6 tieru? Bo klonowanie 1-5 ich nie może klonować. Na pewno nie są 7, ale myślałem, że do 5, szczerze mówiąc. Co nie mają trochę wysokie starty. No mają starty taki porównywalne do takich nag. Więc I guess. Po prostu jakoś nie do końca mi to leży. Te większość są przetrwani poza HP-kami, to na pewno. Dobra, zadaję sobie AB12C, bo wolę się wyrobić czasem, a jednocześnie chciałbym potencjalnie zebrać rzeczy, które tu leżą. Ta, na 6 tierze nie kojarzę, żeby cokolwiek było blisko, żeby mieć tak mało HP. To na pewno zabiję. Bo czy jest cokolwiek, co jest blisko, żeby mieć tak mało HP? Wiwerny, które są dość słabe, jak na ten tier mają 70. Diamentowy golem ma 60 i diamentowych golemów też nie kojarzę jako jednostek 6 tieru. Zawsze mi się wydaje, że to jest taki bardziej 5,5 albo coś. Że ratuje bardziej ich odporność na magię, jeżeli już. To będzie mało. Wy możecie atakować. Wy podlećcie tu. Wy zaatakujcie. Wy... Co? Ani mi nie mogę oddać. Ile ma speeda 5, czyli większość moich jednostek powinna być szybsza generalnie. A? Łatwo. Wataha. Tych, ale one będą musiały podlecieć. Tylko one lecą dość szybko niestety. Skońca 212, nie, to nawet ze słabością nie będzie nadabiało. Ale tutaj już mogę po prostu bez skońca pierdutnąć. Ach. Plus 1 do mocy, wszystko w moc magii najlepiej. Plus 1 do mocy kolejne. Nie jestem pewien, czy to nie jest ten portal, w który powinienem wejść, spróbuję. AB12D. Bo powiem szczerze, że rozkładu mapy aż tak dobrze nie kojarzę. To chyba nie jest ten portal, co? Bo ja tu wyjdę.
Czekaj, jeżeli nie ten, to który? Spalę, żeby jako burza, przez spalę mam na myśli za dużo. O mój Boże, jeszcze tak odrzucona. To bardzo niefartowne, bo to oznacza, że będę miał statę. A nas? Nie, będę miał statę na pewno. Akurat ze wszystkich rzeczy chyba przeboleję gremlinę. Co wy mi tu dajecie? Księgi zaklęć. Czy ja potrzebuję księg zaklęć? Plus jeden do ataku na pewno. Księgi tak nie przychodzą generalnie, więc rzadko się zastanawiam, czy potrzebuję. Kapelusz w szeldzie. Ten kapelusz jest tutaj, prawda? Nie, nie tu. Ale pewnie będę potrzebował ciąg zaklęć, żeby wziąć kapelusz. Zastanawiam się, jak bardzo strategią w niektórych wypadkach będzie na przykład, żeby restartować, dopóki czarodzieje nie wydolują, jak się nazywa, Slowa. To ma szansę je zabić. Nice. Ile on ma? 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Okej. Okay. Czyli pewnie golemy. O mój Boże, golemy obezwą. Golemy albo gremliny. Czy to jest tego warte? O, dużo gremlinów poszło. O mój Boże, bardzo dużo gremlinów poszło. Zastanawiam się w tej chwili, czy efekt na podstawowym działa po walce. Zaraz się przekonamy. Nie, na podstawowym nie. Unlucky. Dobra, przynajmniej mam lot i lata wymiaru, więc to jest już dużo. Tylko pytanie, gdzie ja mogę tego użyć sensownie? Bo tak, tu nic nie widzę, chyba że któryś portal by miał działać AB12E. Gdzie jest ten kapelusz? Tak się zastanawiam. Chyba to. Ta walka, nawet moim braku magii, powinna być miała łatwa. Portal jest od biedy dobry nawet na podstawowym, ale to w bardzo określonych sytuacjach. Podleć. Przy czym wiadomo, że zdecydowanie najlepiej jest mieć portal na w maksymalnym poziomie. Co do kapelusza. Oh boy. Spodziewam się w tym momencie odpowiedzi typu już nie zdążysz. Doszedłeś już do miejsca dużą liczbą teleportów. Chyba. Au.
Nie, nieważne to jest. Bliżając się do pana odkrywasz, że krzyżujesz kilka dróg, nie? Wiązka jest... która z nich jest właściwa, postanawiam, że dać się na los. Pójdziesz do tego, kto wskaże rozkręcona butelka. W sumie mało to napis. Plus jeden, tak, to jest fajne. Widzę monolity przejścia, więc chciałbym z nich skorzystać. Nie podoba mi się, że mam jeszcze jakieś 8 dni tylko. What if? What if? 18, trochę mało. Ktoś teraz usłyszy te żywiołaki, okej. Żywiołaki będę robił za bait. To będę musiał przesunąć następnej tych czarodziei. I sporo innych jednostek, mam wrażenie. A propos. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A nie, one mają pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli muszę rzucić speeda na gremlinki, żeby one przeżyły. O, nice. Jeszcze 22 żyją. Dużo. Raz, dwa, trzy, trzy. Speed. Pobiegnie za mną, pobiegnie za mną. To już jest praktycznie wygane w takim razie. Bez większego i dalszego myślenia. Nie, mój wóz za amunicją zostaw. Dobra, mój, żeby wejść w zielone. Kapel wszędzie. Watacha obsydianowy gargulsów. No dobrze. O kurwa, to większa wataha niż myślałem. Away. Wszystko zaczeka. Ona ile ma? 10 speeda. Dużo. Nie podoba mi się to, co widzę. Właśnie dlatego. Przynajmniej czarodzieje nie obezwali za bardzo. No dobrze. Wracam z kisielem jabłkowym. Smacznego kisielu jabłkowego. Rata wymiarów. Pierścień dyplomaty. Jasne. Pewnie jestem zbyt zmęczony? Nie. Nice. I to pewnie w ten muszę wejść. W ten muszę wejść. No tak się zastanawiam. Dajcie mi autodapis. Zrobię to jako AB12. Mamy rozkminę, bo... Tu widzę... Nie, nie zdążę, nie ma chuja. Za mało czasu. Czy tam była studnia? To jest pytanie. No nie wygląda, jakby tu była studnia. Jest za to fort na wzgórzu. Ile tych smoków para. To zrobię to tak. Nie zależy mi aż tak bardzo na punktacji, nie będę kłamał. Więc tak. Wrota wymiarów tutaj po studnie. Wrota wymiarów tutaj. Ty zgarniasz plus jeden do mocy. Wataha czarodziei, którą zaraz bardzo skipniemy. Wszystko sobie ulepszymy. Zobaczę, czy jakiś fajny artefakt. Podążając w kierunku czarnego rynku, natrafiasz na mały obóz. Odchodząc, zauważasz, odpoczywając, to ludzie nieco przyjaźnie nastawieni. Zbyt późno zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś mile widziany poza granicami obozu i wpadasz w pułapkę. Uniknąć walki, wykupujesz się z niewoli. Nice meme.
Ja i tak powykupuję trochę rzeczy. Dobra. Trzeba się pobić ze smokami, I guess. Najgorsze jest to, że one mimo wszystko... O mój Boże. Nie myślałem, że one są aż tak szybkie. No inaczej, zapomniałem, że one są aż tak szybkie. To chyba najlepsze określenie. Dobra, ale mam wskrzeszenie w sumie. Więc tak by ja pozbędę się większości z nich. Ja nie będę tego komentował. Ile ich to jest hordy? Tutaj chyba sobie tak manu oszczędzę. Uda się okazać, że oszczędzę swoją drogą. Błądzi, na wrażenie, że z tym oszczędzaniem to może różnie wyjść. Mogłem z swojej kolejności to zrobić chyba? Właśnie, czy 1200, to ich zabiję. To nie. Strzelaj, strzelaj. Strzelaj, o. Teraz ulepsz wszystko. No i dobra, trzeba się położyć z tymi smukami przekrętymi. Zastanawiam się, czy tak nie zabić. Przy to pojawi się kryształowy smok. Matka będzie zadowolona, myślisz, rozpoczynając, a tak nie wziąłem artefaktów, ale to chyba nic strasznego. Miesz w ogóle mogę zmienić, bo jest lepsze. I wcześniej tego nie zrobiłem. Bardzo długo rozpoczynając atak, kiedy nie wykupiłem sobie rzeczy stąd. Blep. Blep. Chcę, żebyście wiedzieli, że będzie bardzo intensywne wskrzeszanie w tej walce. Dobra. Dalej kryształy. Okej, to wyszło już dużo lepiej. Ale to zada za mało. To zada za mało. Hejst się może przydać. Dwieście dziewięć. Na. 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 203, 250 to chyba za mało. Tak, pytanie. Ja mam hejst i potencjalnie jestem szybszy od tych smoków. Jest resurrect. Moje gremliny, nie. Moje czarodzieje, nie. 360. To raczej nie zabiję. Wait. Wait. 209 na pewno zabija. Wait. Broń się. Broń się. Broń się. Zawsze szczęście, jak to mówił klasek. Ale dobra, skrzećmy dużo gremlinów. Szał. To nie do końca mi odpowiada, nie będę kłamał. Bo będę ich więcej tracił teraz. Dobra. Strzel. Zaatakuj. No i teraz pytanie, co ja chcę skrzesić właściwie, bo to co teraz krzeszę przejdzie mi do następnej walki raczej przez to, że oni mnie kontratakują, chyba że bym je oślepił. Wiedziałem. Nie widzę swojego życia. O mój Boże, czas dzieje, ratujecie mi dupę.
błagam. Okej. Okay. Ten blind na długo powinien wejść. Dobra, skrzeszamy. Teraz dowolny atak zabije tak naprawdę, więc możemy sobie podskrzeszać dużo rzeczy. Jako, że to jest tak koniec misji. A oddziały nam przechodzą. Dobra, jedyne co mogę już skrzesić to nagi, więc wszystko mamy skrzeszone. Sad, tak. Gratulacje, udało ci się zabić bestię i wygrywasz grę. I won the game. AB13. No dobra, to teraz mamy wybór przede wszystkim, to jest ważna rzecz. I powiem szczerze, nie pamiętam, która misja jest gorsza na set. Jaka część mnie chce powiedzieć, że misja gorsza to misja z czarodziejskimi smokami? Ale głowy sobie uciąć za to nie dam. Wiem, że misja z czarodziejskimi smokami po pierwsze nie ma wrogów, a po drugie ma bardzo specyficzne walki niektóre. I zastanawiam się, czy nie lepiej będzie zacząć od tej. Wydaje mi się, że lepiej zacząć od tej. Na przykład opanowały lzawe smoki, w kopalniach wstrzymano wydobycie. Musi w ciągu 6 miesięcy oflagować wszystkie kopalnie, nie wolno stracić pogromcy smoków. Tak on może osiągnąć 24 poziom, jego umiejętność zakręcia i doświadczenie przejdzie do następnego scenariusza. Rdzawe smoki rozpanoszyły się w okolicach kopalń niedaleko miasta Ore. Te rzadkie bestie przewoniły chłopów i buszują teraz w ich obejściach. Jako bohater winienem zrobić to dla miasta, jednak będę walczyć z nimi przede wszystkim po to, by podnieść swe umiejętności. Tam, gdzie są rdzawe smoki, może pojawić się też błękitny. Ja głównie dlatego chcę walczyć najpierw z rdzawymi smokami, bo kojarzę, że druga misja jest dużo gorsza i że dlatego łatwiej będzie mi zacząć od tej niż zwykło się orzeć z bohaterem na niskim poziomie. Mieszkańcy otrzymali barbarzyńców w ryzach dzięki kontroli nad kopalniami. Teraz rdzawe smoki opanowały te ziemię i w ciągu 6 miesięcy wyczerpią się polskie miasto zasoby. Mieszkańcy potrzebują twojej pomocy. Jest to jednocześnie wspaniała okazja, by poszlifować umiejętności. I tu już chyba mamy normalny rozwój miasta, jeżeli dobrze pamiętam. A biorąc pod uwagę, że mamy też jednocześnie relatywnie mało zasobów, bo zaczynamy na bardzo trudnym poziomie, to absolutnie nie będę się wahał przed wykupywaniem drugiego bohatera. O Boże. Tutaj nawet ten, nawet tak jest ze smokami. O mój Boże. No dobra, pytanie z punktów. Jak źle to wygląda? Help. Wyszło całkiem optymalnie, I guess. Będę potrzebował raczej tego złota, coś tak czuję. A co, niech weźmie taki tu przejdzie. Strasznie się udzieli na te, na gremlinki. Co ja tak się zastanawiam? Czy ja nie mogę po prostu... A nie, mam podstawowe wskrzeszenie, to nieważne. Nie mam jeszcze ulepszonej magii ziemi. O właśnie, a propos. Dobra, ważne pytanie. Co tu dają koledzy? AB13A. Deszcz meteorów, może być. I tak mieliśmy podstawowe, więc to jeszcze nie jest aż tak zła rzecz, jak może się wydawać z początku. Jest kopalnia. Czy coś stąd chce? Złoto. To ja sobie mówiłem, że będę chciał złoto, a nie ekspa, więc nawet nie wiem, czy to było mi... czy to było tego warte? O. Ale już kicznę.
Ach. Golemy. I tak nie będę mógł kapitał zbyt szybko zrobić. Teraz jak o tym myślę. A, tu jest dużo zasobów do zgadnięcia. Czy ja chcę jeszcze jednego bohatera? To mnie zastanawia w sumie. Dobra, daj Stadela. Na baleczko wstaje czy malutki człowieczek. Nikt ten nie przejdzie, dopóki nie odnajdzie się życia mojej żony. No, to bardzo smutne. Chyba nikt ten nie przejdzie, kropka. A, 309. Jest na zaawansowanym już działa permanentnie, jak rozumiem. Tak. Nice. A skarne kopalnie, żeby już mieć na następny tydzień. Mnóstwo chinów. Na szczęście to nie Heroesy 4, gdzie giny mogłyby mnie spamować zakręciami z dość daleka. Na 450. 420 to je zabije. Nice. Przy okazji od razu mamy studnię. Mamy studnię? Prawie. To pójdę najpierw w to. Dobra, co my tu mamy? Siarka, dęć. Zamek i następny kapitol machniemy. Machniemy kapitol, prawda? O mój Boże. Bep. Lep. Na G zabiję, więc poproszę o wskrzeszonko. Mistrzowska inteligencja się przyda. Kopalnia złota też się przyda. Najbardziej mnie przeraża, że ta mapa jest ogromna. Kapitol wymaga też najwyraźniej wszystkiego, co ratusz wcześniej. Więc trochę sam się scelowałem w tym momencie. Czarny klucznik. Po kilku głębszych tej twojej żołnierzy zaczęli się snuć wojenne opowieści, jednak z nich szczególnie otwiera ci pojęcie. Niestety alkohol sprawia, że nie potrafisz przynajmniej sobie co osi, ale wciąż brzmi ci w głowie kilka słów. Kołnierz podboju, wielkie bogactwo. Czymkolwiek wspomniany kołnierz by nie był. Ach. Zastanawia mnie, czy nie warto by dokoptować sobie jeszcze jednego bohatera, powiem szczerze. Ale to w następnej turze najszybciej. Nie chcę spać na łuk, decyduję się wcześniej udać na spoczynek. Noc była spokojna i udało ci się poczuć, miałeś na senkę zadziwiające, dobrze pamiętasz. Nie ci się, że walczysz przy ogonu niebieskim smokiem, ale to, co najbardziej utkwiło ci pamięci, to rozpoczywające na twoich skroniach korona. Korona smaczek zębów. Rozumiesz, co należy zrobić, przygotowujesz się do poszukiwań korony. Mało zabieg smoków. Coś się zmieniło. Mam wrażenie. Względem tego, co ostatnio się działo. Ja robisz cały to chuje znaliczenie korony. Doskonale. To jest to, co chciałem usłyszeć. Dobra. Gdzie jest Ezwekt? Parę golemów straciłem, ale nikt nie szkodzi. O, zameczek. Nasze nie podtrzymałem wszystkie staty. Korona to jest chyba plus 4, plus 4, tak? Right? Więc powiedziałbym, że nawet wychodzisz lepiej. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że sporo tych misji da się przejść czysto zakręciami. A wiesz co, machnę sobie wiesz, żeby więcej zobaczyć w okolicy, co jest. Merowie, ale... Słucham ty? Ile? Podstawę mądrość, nie wiem czemu miałbym to chcieć. Kolejne smoki... jest nowy tydzień, to tutaj też mogę pierwsze strażnicze machnąć. Trzeba ugrać się z tym... no, domyślam się akurat. Czy ja chcę jeszcze jednego bohatera?
Jest 350 sztuk złota, więc spłaci się. A ja będę zganiał rzeczy, które leżą. Kto ma jeszcze turę? Ty masz jeszcze turę, a tutaj nie ma gildii magów, więc whatever. Też nie wiesz co? I tak zaczekasz. Na pewno slow padnie. Nie widzę swojego życia. To jest zablokowany w całej kampanii tak swojego. Jak się zastanawiam. Wydaje mi się, że nie. Chyba, że coś się zmieniło. Odkąd pamiętam, jak przechodziłem tę kampanię. Ale nie powinien być chyba. Tak? Siatki znajdowań doki. 400-500 nob. O, przeżyły. To ciekawe. Nie mam gdzie wsadzić tych nag, więc na razie spasuję. Trzaska mądrość może być. Co tutaj? Na wieżę magów brakuje mi klejnotów. Postawmy na źle. Żadne z miast w tej misji nie ma zablokowanego. Doskonale! Póki co jestem 0 na 2. Ej. Nie powiem, że nie jestem tego przyzwyczajony, bo jestem do tego przyzwyczajony. Nawet jeżeli jest to lekko frustrujące. Plus 1 do mocy. Weź, po prostu nie idź od razu, jak już tu jesteś. Ja tylko czekam, aż ktoś z moich bohaterów losowo wpadnie na ich... ich w sensie mojego przeciwnika w tej misji oddziały. Bo przypominam, że w tej misji dla odmiany nie jesteśmy sami. Ale trzyma. Jezu. Dobrze, wszystko chce z nami walczyć, jest takie dziwne. Jakby... rozumiem, że chcemy kinda ze wszystkim walczyć, bo... to XP w ogóle, ale... czy ja jestem w stanie wygrać z tymi jacymagami? Bez strat? Powinienem być w stanie. Teraz się przekonamy. W sensie bez strat, jako że po prostu wskrzeszę sobie wszystko na koniec. I to chyba powinno się udać. A nawet na koniec. Ale jeszcze żyją. Znaczy... może nie tyle żyją, co oni jeszcze... zdążyli mieć turę. Nie myślałem, że... Arcmagowie są aż tak szybcy generalnie. Stąd moje zdziwienie głównie. Powinien być sobie wieżę magów zbudować. Dajcie wieżę magów. I tu radę miasta. Nie ma cenzury. Ładuj mi, nie ma cenzury. Nie podoba mi się, że... a to jest tak umieszczone. Swego, czy ja nie mogę ich zabić w takim razie? Chyba nie wiem, w stanie. A zobaczymy. A, że ten... że zesłałem. Ice Casey. Aha. Tego wicho. Nie będę kłamał, jest to nieco większe mrowie niż myślałem, że będzie. I trochę mi to nie leży. Bo nie będę kłamał, mam pewne podejrzenie, dokąd to zmierza. Ulala. Znaczy, szczerze mówiąc, to jest wygrywalne, tylko nie podobały mi się straty, które podniosę.
Zwłaszcza w gargulusach. Bo wszystko inne będę w stanie skrzesić miałem sensownie, ale gargulusów niekoniecznie. Zależnie od tego, co jest w tym zboju, to zobaczę, czy to będzie w ogóle tego warte. Wskrzeszenie. Co jeszcze mogę wskrzesić przede wszystkim? Nagi. Nie wszystkie, to prawda, ale... Zna się, co mnie zadaje najwięcej, co najbardziej by się opłacało sklonować w tej chwili, jeżeli w ogóle cokolwiek. A się obzieje na te gremliny? No dobrze, czas zobaczyć, czy było warto. Mam dziwne wrażenie, że rzeczywiście mogło być warto w takiej sytuacji. Zwłaszcza, że mogę sobie na przykład lecieć tutaj i odpocząć. Teraz mieć manę na dość dużo. Wydaje mi się, że te 100 gargulsów było tego warte. Powiem wprost. Nawet jeżeli może się wydawać, że tak nie jest. Bo co, na przykład teraz mogę... Nie, to ma ograniczony zasięg. Ile ich tu? 3 są. Dużo. Teraz więcej ich to, niestety. No i to w takim razie... A i zostało ich 120. One mi ciachną trochę tych i resurrect. Chyba wszystkie wskrzesiłem. Yep. Zaawansowana magia ognia i zobaczę, co tutaj jest od razu. Kolejne wrota wymiarów. I krek, krek. Całkiem dużo armię. I starczą. Plus 4 do statów. I zmniejsza z mądrością. Wiesz co? Daj się od niego ten artefakt bez... Bo krechach powinni teraz pomóc w miarę sensownie pójść... czyścić wroga jako tako. Kryształowa dolina. Nie będę kłamał, wygląda całkiem kryształowo. Na świątyni obok brakuje mi tylko drewna. Powinno się tutaj załatwić. Dobra, mam już wszystkie jednostki do kupienia tak naprawdę. Więc zależy, czego mogę przeskakiwać między miastami w tej chwili dość sensownie.
i wykupować sobie armię dodatkowo. Jednocześnie chciałbym się jak najszybciej potencjalnie pozbyć zakręty na szyjnik. Siemka, to za mapka. Przechodzę kampanię Carmageddon's Blade. To jest druga misja w kampanii Pogromcy Smoków z zawymi smokami. Mało zawych smoków. No dobra. Niech i tak będzie. Mało. Dawaj, mogę już je skrzeszać z powrotem. Hop. Za mało. To będzie ok. No i nice space. Bez ser żadnych się obeszło. Więcej złota. Oddawać całe złoto, jakie posiadacie. O tak, będą zielone z samym siebie. To jest akurat mi bardzo na rękę. Ile ich? Trochę jeszcze. Na tyle dużo, że nie mogę ich zaatakować niby. Zastanawiam się, czy te gremliny w ogóle przeżyją. A propos. 650 to nie. A i tak chyba mogę je wskrzesić już. Aż na pewno po to, żeby przypadkiem coś innego mi nie obrywało, zwłaszcza że coś to jest mechaniczne. Ups. Źle stanąłem. A chyba będę w stanie ich zrobić tak jak. Nie, jeżeli będę dodatkowo gremlinami. Goddammit. Nie da ważna jedna skatkuje. No ale. Well. Przeboleję te 30 gremków. I teraz tak. Będę chciał ściany wiedzy, żeby bohater mógł mieć potem dodatkowy punkcik mana. Ten tabu zdecydowanie potrzebuje. Tutaj mi się przyda. To jeszcze by mi się bardzo przydało. Tutaj to. Grupa smaków. To nie jest do końca to, co by mi się przydało. Nomadów też nie. To by mi się przydało, to jakaś wieża obserwacyjna, dzięki której widziałbym, co tam dalej jest. A no, też nie oczekujmy aż tak dużo. Ogólnie uważam, że to jest bardzo dużo zasobów na tej mapie. Wiem, że mapa jako taka jest duża, ale... Chyba Krego, weź ty podejść. W sumie możesz ty też podejść. Biorąc pod uwagę, że Krak, jak jest dla mnie w tej chwili takim drugim bohaterem zwiedzającym, to przyda się jako tako. Dobra, czy to są tu jeszcze jakieś luzem leżące zasoby? Jest drewno. Czy ja mogę? Ja mogę się przenosić na... Kratki, których nie widzę. Wspinane śniadgórskie zbocza kątem oka dostrzegasz na niebie czerwono pomarańczowe iskry. Gdy docierasz do kopalni, zaczujesz lekki pory wiatru. Uśmiechasz się na widok lądujących smoków, zadowolony, że udało ci tak precyzyjnie jakiś czas spotkania. Tym razem klęskę poniosą smoki, nie ludzie. Noczysz pod nosem. Bet. To będzie chyba za mało? Znaczy za mało per se to nie. Tylko paskudnie się ustawię graminami. Będę musiał je odsunąć. Teraz to tak. Nice. Kurde. Zastanawiam się, czy brać magię wody, czy czekać na logistykę. Czy Drakon w ogóle może dostać logistykę? To mnie zastanawia.
Bo logistyka ma wrażenie, że byłaby im bardziej potrzebna niż cokolwiek innego. Nawet niż magia wody. Bo z magii wody mam co klonowanie. Blesa od biedy. Modlitwę od biedy. To magia ognia. Najwyżej tego potrzebuję za chwilę. Ma i też skocz tutaj. Kaplica. Kaplica, tu ratusz. Można by. Na. Świątynia obłoków przyda się. Daj. Po co do kopalni zauważysz, że okolica jest podejrzanie spokojna i cicha. Gdy podchodzisz do wejścia, twoją uwagę zaspanująca wokół niej dokładzisz nagę. Przed samą pieczarą pojawiają się dwa smoki i nie pozwalają przejść dalej. Kiedy cofasz się, przygotowałeś pole do walki, okazuje się, że jesteś oto. Ha! The fuck do you mean? Nie za dobrze was to. A mi nie mówię, że ja tego nie biegam, ale. Zastanawiam się, gdzie mi się najbardziej opłaca uderzyć. Myślę, że to jest. To potencjalnie zabić. Miałem szansę, żeby zabić cały stack. Trochę nie wyszło. Wy zabijecie. Wy tutaj też zabijecie. Dość duże straty poniosę, ale przeboleję to. Krakek tak jest bohaterem, który był takim bardziej dokoptowanym aniżeli moim głównym czy coś. Więc nie jest to jakaś bukwy jaka strata. A, piano nie szedł. Smutek. Błagam? Weszło dużo słabiej niż bym chciał. To możemy je zabić, Nate. Zajęcie się. A mi wygrasz to wygram, ale straty będą niewspółmiernie wysokie względem tego, co bym chciał. Tego nie zabiję, tego nie zabiję. Zresztą no, mam wrażenie, że same behemoty tutaj by zabiły ogromną robotę. Ale tu mnie blokuje mnóstwo dżinów, to nie jest wielki problem. Ja ta mapa to jest LK czy XLK? LK? Czyli jest wygląda jak XLK? Albo jestem przyzwyczajony do grania na mniejszych mapach po prostu. Kaplica? Dobra, niech Krekhek trochę pozwiedza dalej, bo chcę wiedzieć, czy jest sens się tu teleportować. Widzę, że jest jakiś sens, kind of. Bo mogę tutaj się przenieść. Nie dziwię się, że i tutaj gdzieś w okolicy zaczną się pojawiać zamki feltowego. Bo przypominam, że nie jesteśmy na tej mapie sami, wbrew temu, co do tej pory widać. Dodatkowe zasoby na razie nie widzę. Ulepszmy sobie golemy. Tutaj postawmy golemy. To są miasta fioletowego, jest i kopalnie są strzeżone przez mnóstwo smoków, to ciekawe. Jest tu ich bohater, który nie wydaje się jakiś specjalnie silny tak na pierwszy rzut oka, ale to zobaczymy. Zaraz się okaże, że on ma po prostu tam oddział liczony w milionach i dlatego nie wydaje się silny, jak to ładnie określiłem. Ulepszony pawilon. Wieża maków. On uciekł gdzieś. Fajnie było, jakby to było miasto, bo mógłbym się przynosić portalem. Czy to zadziała?
A i to zadziała. Bo nie będą mieli jednostek z tego miasta wtedy. Skrzeszonko. Nice. I dodatkowo posjęto. Tak sobie wezmę od razu. No dobrze, jak tam z zasobami stoimy? Do tego dawno nie mam dostępu. Jest siódmy dzień, więc chcę nagi. A tu chcę ulepszyć do tytanów. Tam widziałem, że kolega mi uciekał. Ja się zastanawiam, czy nie chcę, aby... Wciąż nie na slowa, by the way. Czy nie chcę sobie oddziałów stąd wygadnąć? I chyba tak zrobię. Korona. Czemu nie jesteś na gildie Marku? Uf, bo nie mam klejnotów. Zastanawiam, sprawdzę jedną rzecz. Mają tu magazyn zasobów. Potrzebuję dużo klejnotów. To jest chyba najgorsze. Potrzebuję zarówno, żeby rekrutować tytanów, jak i żeby zabić gildię potem. Gildia Magów na drugim, tytani. Ulepszmy do czarodziejów. Chyba tyle na razie mogę zrobić tak naprawdę, pomimo tego, że do kopalni złota znajdowałem. To są jest bardzo ciekawe. Nie mam żadnej broni, więc pozwolę sobie. Przedstawię upadła się gromada poszukiwaczy złota. Pierwszy rzut oka widać było, jak krew poniewierani i złamani są ci ludzie. Pragnąc jak najszybciej przerwać cierpienie tych biedaków, błyskawicznie rzucać się na smoki, które wyrządziły i tyle zła. Te smoki to nie mi chcą wyrządzić dużo zła. Te słowo był całkiem silne. O mój Boże. Zdałem sobie sprawę, jak okropnie stanąłem. Bo nie jestem pewien, czy mógłbym w takiej sytuacji wskrzesić te, wskrzesić gobliny. Znaczy gobliny, gremliny, nie to. Czy to zadziała? Nice. Weź sobie pałkę, weź sobie to. I przenieś się do Dragobridge. Mają tutaj... Gildie magów mają tu gildie magów, więc this is fine. Przy okazji sobie martę 6 poziom. Jesteśmy jeszcze w pierwszym miesiącu na szczęście. Bo tutaj też było 6 miesięcy, prawda? Tak. Czyli mamy czas w sumie do pierwszego dnia 7 miesiąca. Czy jeszcze dość sporo? Przynajmniej chciałbym wiedzieć, że to jest jeszcze dość sporo. To dobudujmy zamek. Kto jeszcze ma to? Pewnie ten kolega. Cześć, czy Barkas? Czy masz mi się wytłumaczyć z tego, co ja tu widzę? I co gorsze, nie mam żadnej obszarówki. A nawet mi nie ucieka. Dobra, to mnie z jego strony. Czy to jest bohater? Nie, to tylko siedlisko. Już myślałem, że może. Ale jednak nie tą razą. Poprzedzony w kiosach 5 GHD jest pika grabka ze skill, gdzie można kilka trzy razy żeby zdobyć konkretną umiejętność. A, bo w piątce to działa tak jak w plusie, jak rozumiem, że trzeba konkretnymi... że są takie jakby kombinacje umiejętności, które dają to, co chcesz. Mnóstwo zawych smoków. Te mnóstwa już zdają się na te nieprzyjemne, że trochę się boję za nie zabierać. Nie będę kłamał. Wyobraźcie sobie mieć słowa. Gdzie jest ten bohater? Tutaj. No dobrze, to jest Faltera.
Witam, ja zdrowie pytam. Czy chce pani może porozmawiać? Czym są te staty, przyjaciółko? Czy wy widzicie, jakie ona ma statystyki? Jesus. Zaczekam, aż podejdą. Jedna rzecz, która mnie zawsze ode mnie irytowała, to że AI może uciekać, jeżeli ma akurat aktywną turę na wozie za amunicją na przykład. Czego gracz siłą rzeczy nie zrobi. Tysiąc. Żegnam. 307. 217, 320 tak mało, 300, 500 na 5, za mało, 300, 370, powinno zabić. Yep. No dobrze, jakie masz ciekawe artefakty, przyjaciółko? No dobrze. To jakiś kurwa żart? Mam pewne granice tego, na co się godzę. No szanujmy się, mam złe wieści. Niech zgadnę, dostanę teraz dokładnie te same, prawda? Skier sosi do... Możesz mi nie mówić takich brzydkich rzeczy. No dobrze. Mój bohater zacznie dużo widzieć, I guess. Ależ ja kurwa jestem słony w tym momencie, nawet nie wiecie. Fata, jestem zmęczony, kurwa. Ja też jestem zbyt zmęczony, jak patrzę na to, co się dzieje. I am not going to lie. Jestem całkiem fizycznie zmęczony. Musisz odwiedzić klucznika. Wydawało mi się, że zbieranie klucznika. Oh well. Sucks to be me. Ulepszona wieża maków. Nikodem. To nie, ja bym nie potrafił aż tak zdesperowany być chyba. Czy mi się wydaje w ogóle, czy ja teraz mogę jakoś bardzo idiotycznie skakać portalem? Biorąc pod uwagę, że będę miał 640 many. Tylko no, najpierw musiałbym sobie te manę zagenerować. To powiedz, no. Nie stać mnie. Nawet nie bardzo chce mi się cokolwiek dokupywać. Więc chyba po prostu przelecę się do... Nie to. Przelecę się do Drago Bridge. Zgarnę sobie plus do mocy. A ja mogę ten. Ja mogę studnię wziąć. I teraz latać sobie z miasta do miasta.
Nie ma wystarczającej mocy. No dobrze, rozumiem, ale miasto zająć jak najbardziej mogę. Szkoda trochę, że nie mam żadnego tego. Żadnego... jak się nazywa? Chain Lightninga albo czegoś na essay. Przeboleję już te gleminy. Plus jeden do ataku. To slow, guys. It's slower. It's so slower now. Świątynia, żeby mieć więcej netanów. Tutaj najwyraźniej drewna nie mam, przeboleję to. No dobrze, to teraz pytanie, gdzie oni jeszcze mogą być? Mam pewne podejrzenia, TBH. Ona pewnie zgadnęła z Punch Utopy, więc nawet nie będę tam podchodził. Yep. Witam. Trochę mi się potraci pewnie tych... czardziej. No ale w momencie, kiedy mogę jeszcze się, to nie jest też jakaś ogromna strata. Tylko muszę pamiętać, żeby rzucić to wskrzeszenie na początku następnej tury. 9, ty masz 7, to nie. Czy ktoś jest szybszy od Jinów? Nie. No bo jednak trochę ich tej tacy. Rekt? Wezmę od lasa na razie. Nice. 215-320 powinno. Nice. Slow. Dziękuję, że podszedłeś, żebym nie musiał się jeszcze raz zrektować. Plus jeden do ataku. Tu jest ciemno-niebieski klucznik. Tak się zastanawiam, czy oni się czy mają miasta, bo tak patrząc czysto po drogach nie powinni mieć? Ale no właśnie, no patrząc czysto po drogach, a to nie jest takie oczywiste. Więc chyba sobie... jak to nie ma wystarczającej siły? Czy ja mam ograniczoną ilość rzucania tych zaknięć na tureczki lewą? Nie, to jest miasto. Jest garnizon, który mi się nie podoba. Dobra, zaczekasz sobie tutaj na następną turę. Nie wiem, jak na to ile oni mają tej pozrzucanych zasobów, to mówienie, że o, skończą nam się zasoby, jest trochę wyolbrzymione moim zdaniem. Ale może odrobinkę przesadzam. Wiecie, tak tylko ciepinkę. Targowisko. Tu jest, jest już TB. Widziałem gdzieś bohatera. No dobrze. Nagi mi przeżyły, to najważniejsze. Come on, myślałem, że może będą mieli zamknięte wrota. Ha? Od kiedy da się uciekać z miast? Właśnie trochę tak się poczułem, jakby jej potężnie oczkiwało mnie w tej chwili. Fioletowy przegrywa. Let's fucking go. No dobrze, czyli teraz już tak naprawdę dostałem solo z tymi.
solo z smokami. Więc jedyne, na czym powinno mi zależeć, to podgarniać wszystkie jakieś bonusy do statów plus ten. Plus wbić 24. Przy czym podejrzewam, że zabijając smoki wbije 24. Chciałbym przynajmniej wiedzieć, że tak będzie. A już najbardziej denerwuje mnie chyba, że takie walki muszę robić. Głupie pytanie, bo nie kojarzę w tej chwili, jak to dokładnie działa. Czy mi się jednostki przeniosą do misji z czarodziejskimi smokami? Bo to właśnie było jakoś tak dziwnie opisane, że przeniosą mi się jednostki. Do następnej misji, ale te misje już nie mają tego samego napisanego i nie jestem pewien, czy to jest ten stary, że nie przyniosło mi się do ostatniej misji po prostu, czy... Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Miast barbarzyńców nie muszą ulepszać za bardzo, chyba że chciałbym dlatego. Chyba że chciałbym dla Krakheka, żeby mógł więcej zbierać. Mnóstwo. Na mnóstwo już wolę się nie rzucać raczej. Zjawa, populacja dubluje się. This is fine. Tam gdzie widzę, że mogę po prostu wygrać walkę, to po prostu będę robił szybko walkę. Tak jak tutaj na przykład. No mówię, to takie sytuacje, gdzie nie widzę szansy, żebym miał cokolwiek sensownie stracić. I to była jedna z takich sytuacji. Dobra. No tutaj chcę kłóźnię dla ratusza, tu chcę wieżę strażniczą. Nawet nie jestem pewien, czy ja już tak bardzo potrzebuję, ale... Tak samo jak nie jestem pewien, czy powinienem się stępić. Ale to już jest najzwyczajniejsze czepiarstwo w szczegóły. Czy ja zabiję te smoki? Powinienem. A, bo i nie. Będę miał dużo do skrzeszenia, coś czuję. Tutaj 780. 360, 700. A, to zabiją. Nice. Nagi tutaj. Zeznijmy sobie tu. Wy zabijecie. Gargul sam jako też tak się nie przejmuje, więc... This is fine. Księg Magiek. Mówcie mi jeszcze. Szkoda, że artefakty się nie przynoszą. A bo to wiedzę, większą wiedzę. 12 mi 3, to raczej nie dla maga. O tak, idealny artefakt dla maga. Nie pozwala na używanie zaklęć na polu bitwy. To jest dokładnie też go potrzebuję. Zastanawiam się, do jakich granic absolutu dojdziemy, jeżeli chodzi o statystyki mojego bohatera. Bo mam wrażenie, że już jesteśmy dość daleko pod tym względem. A nie, jakie strzały. Te same są tutaj, co? Chciałbym, żeby to było jakieś miasto, które pozwoli mi się teleportować. Ale mówisz, masz, I guess. Ratusz. Nie, no nie ma szans, żeby z tej misji przeszły mi jednostki dalej, teraz jak o tym myślę. Mógłbym sobie nazbierać właśnie nieskończoną armię na następną misję. Dobra, nieskończoną to może lekka przesada, bo wiadomo, mam ograniczenie czasowe, ale byłaby to za duża armia. Dobra. To jest szybka walka tier.
Jedyne to będę chciał na pewno przed końcem misji zerknąć sobie na wszystkie miasta, jak to z zaklęciami wygląda. Coś tu jest, są kopalnie i chyba nic więcej. Mnóstwo tytanów. Skoczę sobie do mojego głównego miasta po trochę jednostek. To brzmi jak plan. Polepsza z magów. Czarodziej. O. Właśnie, skoro już tu jestem. Uczonych niech zbiera lepiej drakon. Dobra, jak dalej stoimy? Tutaj nagi, tutaj zbuduję wieżę. Nie wiem, czy da mi aż tak dużo, ale zbudować mogę. Skrzydła. Znaczy, czy w ogóle sobie jakieś zakręcia, których bardzo bym jeszcze potrzebował? Mam ochotę powiedzieć, że nie, ale jednocześnie pewien nie jestem. Naprawdę będę się rzucać na nagi. Najwyraźniej. Najgorsze jest to, że ktoś pewnie by mógł powiedzieć, że o, to tylko PvE zwykłe, co jest tej takiego trudnego, a jednocześnie to PvP, znaczy PvE wciąż chyba jako taką ugrać w limicie czasowym, co nie jest oczywiste. Ach. Co my tu jeszcze mamy? Do niego nie przejdę. To był ciemnoniebieski krusznik, to nie. To były te anielskie strzały nieszczęsne. Najgorsze jest to... Nie wiem, czy też tak macie, ale jak patrzę na te... dość jasne lokacje, typu właśnie śnieżne, to bardzo kiepsko widzę, czy tam już na przykład są zdobyte kopalnie, czy nie. Bo one teoretycznie są zaznaczone, tak jak tutaj na przykład widać na Shadow, na minimapie. I ja to bardzo kiepsko widzę osobiście. A teraz gryfów to brzmi jak coś, co mógłbym chcieć wziąć. Tutaj mogę ten żygi... Są magazyny zasobów, mogę postawiać na wszelki wypadek. Zaszkodzić mi nie zaszkodzi. Na dłuższą metę wejdę na plus, bo one po jakimś czasie się zwracają. Pytanie, jak długi będzie to czas. Klawys nic nie zrobi. W ogóle tak sobie myślę, że Krakek może być te kopalnie, gdzie jest mało smoków. Więc nie ma ich, które nie przed tym konkretnie podtrzymywało. Tu jest kolejny bonusik do statów. Czemu to trochę się nie dziwię, że ktoś chciałby im tej pomóc ze smokami, biorąc pod uwagę, jak dużo jest tych zasobów? Też gdybym miał takie bogactwo na wyciągnięcie, jaki to bym miał bardzo intensywne. Ej, dajcie mi z nich skorzystać, proszę. Uuu. Darmowy poziom. Okej. Okay. Łatwo, pozwa do ataku. Pójdę po to kopalnię złota, bo złota mi wiecznie brakuje. Więc chyba zaszkodzić nie zaszkodzi.
Moja naga. No. Graminami aż tak się nie przejmuję, one są właśnie głównie po to, mam wrażenie, żeby umierać. Mało smoków. Tak samo jak ten przykład gobliny. Wait. Boop. Tak mi szkoda tych wszystkich miast, gdzie nie mogę ten. Gdzie nie mogę więc jednostek budować. Tak, ale niki, niezbyt przydatne, grupa na whatever. Krak, hek. Domowa kopalnia klejnotów. Nazywam to zawsze kopalnią klejnotów z przyzwyczajenia, nawet jeżeli wiem, że to nie jest kopalnia PC. Mało smoków. Chyba pierwszy raz stanów mi bi. Kopalnia drewna to też jest coś, co no to też nie mówię. I absolutnie nie czuję się źle z tym, że to mówię. O, kolejne miasto. Czy ja kiedykolwiek skończę ulepszać te wszystkie miasta? Pewnie nie zajmie mi to aż tak długo, jak mi się wydaje. Chyba, że zacznę sobie myśleć, że te miasta barbarzyńców też fajnie było polepszać, to wtedy może to zająć chwilę. Dłuższą chwilę. Jak widać na załączonym. Zwłaszcza, że już mi się drewno kończy. Przynajmniej tutaj, przynajmniej na razie nie czuję aż takiej presji gojącego mi czasu. Więc to jest ten jeden duży plus. Bo poprzednio miejsce skończyliśmy praktycznie na styk, a tutaj mam wrażenie, że mam dużo czasu, zanim będę już rzeczywiście w tyłku. Teraz tak. Chcę smoki. Teraz jak o tym myślę, to w podobnej sytuacji może być tak, że nagi skąd atakują i nie będą wskrzesić. Ale nic nie szkodzi. Raczej. To raczej nie powinien być tak wielki problem, za jaki go robię. Tutaj nie ma gdzieś się przeteleportować, prawda? Nie, będę musiał portalem przejść. I co gorsza, dosłownie będę musiał się tam przejść portalem, bo jest tam kopalnia. Powoli też mam wrażenie, że kończą mi się wszelkiej maści budynki do ulepszenia bohatera. Więc to jest jeden plus, I guess. Ratusz. Wezmę zamię... A, tu nie ma targowiska, okej. Okay. Zamienię jeden za jeden. Targowiska. Przynajmniej teraz podróżowanie po mapie będzie stąd niełatwe, bo mamy dużo portali między krajami, znaczy portali, miast między krajami możemy się przenosić portalem. Dobra, tu jest mało smoków, to je mogę robić. To trochę na woni. Słońce odbija się w krwi podkrywającej wzdłuże siarki. Smoki bardzo się to rozpanoszyły. Najwyższa pora, by jedna się przywrócić dawny stan rzeczy. Tak?
Powodzenia. Smoczy utopię zgarnęliśmy, to zgarnęliśmy. Bo tu już jest ich mnóstwo, niestety, te. To jest plus jeden do ataku, ko Asenius. Asenius. Witam. Ja sobie pytam. Jest mało smoków do zabicia. Ja znalazłem się na te walki, gdzie jest mało smoków, po prostu nie bić się szybciej. Bo mniej więcej to samo powinno być. Czy ja coś jeszcze w ogóle muszę gdzieś skarnąć? Jest parę tych uczonych niby i muszę tutaj podejść po te skrzydła. To jest to miasto. Gdzie mogę sobie przy okazji kupić armię? I też masz dużo manę. To tutaj kuśnię. Tutaj radę. Wreszcie miast chyba radę, już nie wiem czego ulepszać, bo nie mam jednego czy tylko. Nie, no to jeszcze trochę za złoto mogę, ale też. Ja bym nie patrzeć tylko trochę. Tych luz mierzących zasobów jest jeszcze zaskakująco dużo. Jak na to, jak długo się już szwędam po tej mapie? W czasie swojej wędrówki spotyka szerzącego na ziemi Stersa, ma zabandażowaną głowę z szyi z wisą utemblak, jest nieprzytomny lub martwy. Zamykasz oczy i patrząc na głowę, przysięgasz sobie, że oczyścisz to ziemię z boku, które uczyniły tu tyle zła. Okrutne smoczydło. Okrutne i paskudne. Pozwolę sobie. To 120 magii, nice. Przy okazji, jak już to jestem, to pewnie ogarnę od razu tą na kopalnię, żeby potem o niej nie zapomnieć. Mógłbym w sumie zajknąć w którymś mieście, jak wygląda sytuacja u sprzedawcy artefaktów. Czy mają tam cokolwiek godnego uwagi? Czy raczej niekoniecznie? No mnie to blokuje, mnóstwo zjaw, to nie lepsze. Jakby to było coś pomniejszego, to jeszcze jak cię mogę, ale... Zjaw aż tak łatwo nie odstrzela. Nie wiem, czy to nie jest wszystko, co mogę zgadnąć bez... Chyba tak. Czy to nie jest wszystko, co mogę zgadnąć bez zabijania jakichś silnych przeciwników? Mnóstwo łuczników, mnóstwo kuszników, to jest fajne. Przepała przed zalesiane górskie szczyty trwała długo. Przed tobą, że stawka nie tam, mówi się, że kontroler nie przejęły smoki. Chwili, gdy zamierzasz wyjść spod drzew, czujesz, że kawiała się kwaśny oddech. Spoglądasz w górę i w tym momencie smoki zaczynają atakować. A well. Straszliwe smoczydła. Dobra, gdzie jeszcze nie ma ratusza? Tu jest ratusza, nie ma warsztatu. Tu nie ma skrzydł stwórcy. Tu nie ma ściany wiedzy. Właśnie, ściany wiedzy będę musiał pobudować w tych miastach wszystkich. Nie no, przejrzę się. Przejdę się jeszcze raz, zobaczę, czy na pewno czegoś nie pomijam, bo tu nie przejdę. A i mógłbym pewnie... A czy warto dla tych paru... Rzecz niby tutaj mógłbym iść. Wiesz co, jak już tu jesteś. Zjawy chciały do mnie dołączyć jeszcze czego? Weź poskocz tutaj i zabij zjawę.
Po czym możesz lecieć potem tu i kopalnię ogarniać. A to oznacza, że wy możecie iść dalej zbierać. Ratusz. I chyba ostatni z ratuszy. Tak wygląda przynajmniej. Tu jest wszystko. Muszę zobaczyć wszędzie, mam ścianę wiedzy. Boję się zapytać, ile on będzie miał manę na koniec wszystkiego. Klapę mogę zaatakować normalnie. Zawsze te parę sztuk zasobów. Mnóstwo arcymagów też mogę. Dobra, kopalnia złota. Kuszące. O, dopiero zauważyłem, że jestem tak blisko do siebie. Krakhakiem i zakonem. A drzewo, wiedzę. 22 poziom wpadł. Wydaje mi się, że byłem blisko, żeby samemu zdobyć poziom, ale już kitem. Przeboleję to raczej. Mogę tak pół żartem, ja tutaj tyle stawiam jakichś budynków i tak dalej, jak oni to wyjdzie na to, że mnie po prostu nie będzie stać na wykupywanie tego wszystkiego. Mało aniołów. I mean, to teraz będzie moje parę aniołów. Jak gryfy poubijam. Spada tylko dwa, ale... Lepsze dwa niż wcale. Golemów mi aż tak... Aż tak mi na nich nie zależy. Plus jeden do mocy, bardzo się cieszę. Tam jest sekcja snowi, z czego on chce. Jest opuszczona od dłuższego czasu. Ha! Ktoś mnie ubiegł. Po wejściu do kopalni kryształów słyszysz jęki agonii, które przypowiedziłyby o szaleństwo człowieka o słabszych nerwach, ale ty dzielnie podążasz w kierunku nikłego światła migoczącego w głębi korytarza. Zbliżasz się do źródła światła i smoka trzymającego szponach człowieka, który odwraca głowę zwrócony i bogane szeptem prosi. Pomóż nam. Od jakichś 2 miesięcy robię dokładnie to, nie musisz mnie prosić. O! Ruda mi się skończyła, to ciekawe. Tydzień posuka. Tu nic nie ma. Tu są smoki do ubicia. Kolejny poziom ich pad. Nice. Zacznę się powoli zastanawiać, czy to jest tak, że... Jak to jest z tymi poziomami, że ja je dostaję... W sensie, jeżeli używam drzewa, to czy dostaję... Poziom tak jakby do pełna, czy dostaję poziom tylko... Znaczy dostaję praktycznie plus jeden poziom i zostaje mi tyle XP, ile miałem. Dobra, to już będę chciał wyłączyć szybko walkę raczej. Bo tam jest dość sporo tytanów, z tego co pamiętam. A ty biegnij tam. Chyba dobija do pełnego. Właśnie mi się z początku tak wydawało, ale tutaj miałem wrażenie, że za dużo... Znaczy za szybko i wszedł kolejny poziom. O tak powiem. Rzucę bla... Samefinder. Ile ona ma? 3000? Znaczy... Na przykład... Uuuu! Menu gusta.
O tyle dobrze, że mam dużo statów, więc... Jakoś to przeboleję, ale... Nie będę kłamał, nie jestem zadowolony z takiego, a nie innego boty wydarzeń. Nie ma wskrzeszania, no. Ach, tego się pobiję ze smokami. Dobra, przy okazji na kasnolo pójdę. Zdaję sobie sprawę, że sporo z tych miast może budować jeszcze tych gigantów i potem tytanów w związku z tym. Myślałem, że jest ich dużo mniej. A well. Nie jest to też jakiś problem w pod żadnym pozorem, wręcz przeciwnie. Ach, to mam wzięte. Coś tu jeszcze, tu jest kopalnia. Amuletu życia nikt nie miał, z tego co pamiętam. Czemu nie przekazałem tyle, czy... A, wiem dlaczego. Bo chciałem, żeby ten... Chciałem, żeby Drakon mógł... Znaczy, żeby Krakek mógł bić też inne rzeczy. To był powód, dla którego nie przekazywałem tarczy. Już pamiętam, wszystko pamiętam. Odpaliło mi się moje jedynki, o które czasami mam. Można powoli i stawiać gildię magów, żeby przenieść sobie zakręcie na następną misję. Zobaczymy, na jak długo wystarczy mi surowców. Biorąc pod uwagę, że każdy poziom gildii magii to dwa razy ilość zasobów. A czy ty w ogóle możesz tu przejść? Tak, dobrze. Idź po kopalnię. A propos, parę smoków. No, the grems. Tylko nie gremki, no. Ale ja wciąż jestem na przeklętej ziemi. Przeklęta niechaj będzie ta ziemia. To oznacza, że muszę stąd tak wyjść. Amen. Bo wydaje mi się, że nie będę potrzebował aż na te duże jednostek, żeby skończyć tę misję prosto. No już, doda mi się skończyła te wszystkie rzeczy. Myślałem, że inne rzeczy mi się szybciej pokończą, szczerze mówiąc. Zjawy uciekają. Tych smoków za bardzo się nie boję. Wieża plus 1 do obrony. Czy to są jakieś kopalnie w tej okolicy? Nie widzę. Najbliższe są tu, gdzie są już mnóstwa smoków. Wiata żywiołów nie. To nie, to nie. Nie, moje wydaje mi się, że tak naprawdę jedyne co to już poganianie tych wszystkich... tych wszystkich kopalni mi zostało. Tak, miejsca, tak. A biorąc pod uwagę, że tam jeszcze zaczyna jakieś rzeczy typu mnóstwo smoków, to mogę chcieć uważać na to, co robię. Czemu ja tak mało dodę? Widzę na pewno, że tutaj trochę leży, ale... Dobra, pytanie, gdzie są kolejne kopalnie zgadnięcia? Tu jest jedno laboratorium, ale to może pójść ktoś, kto nie ma akurat wojska, bo jest za darmo. Gdzie jest jakaś kopalnia do wzięcia siłą? Tutaj. Biegnij.
Przy okazji pytanie, czy są jakieś artefakty dla mnie? Maszynik przyspieszenia, I guess. Zaszkodzić, nie zaszkodzi. Stresotów. Zastanawiam się powoli, czy ja nie byłbym złożony takiego przymierza zaraz w takim tempie. Ale chyba nie jest aż tak źle. Znaczy źle, wiecie o co chodzi. Przejść się wrota mi tu. Po dodatkową armię. To właśnie ulepsz. Ile tu mamy? Czwarty poziom. Chciałbym powoli przynajmniej zacząć czyścić pozostałe miasta. Mnóstwo rdzawych smoków. Ulala. I wonder where this one is going. To jest dużo bardziej mnóstwo niż myślałem, że będzie mnóstwo, powiem szczerze. Czy ja je odślepię? Nice. Bo potrzebuję pozyskać. Dzik. Ale tak jednak umarło, więc czemu nie? A z golemami to już hitem. Tu jest mało smoków. I tak jak mówiłem wcześniej, powoli będę prowadził ten gildię dopieścić. Czy ja wszędzie mam magazyn zasobów? To muszę jeszcze zerknąć. Tu jest. Tu nie ma. Tutaj brakuje mi rudy na magazyn zasobów. Just fucking end me. No i dobra. Teraz ulepszyć dalej. Gildię magów. Przy czym już widzę, że będzie problem, bo na przykład teraz mi się siarka skończyła. Ty miałeś iść po laboratorium. Tak. Tu. W Arence już byłem. Siarka akurat tym bardziej mi się przyda, bo widzę jak bardzo mi się kończy. Mało smoków. Unlucky odrobina. Ani jeden piksel. Ciekawe czego zależy, czy one akurat polecą tutaj, czy nad Tanów. Bo nie zdaje się to mieć żadnego konkretnego sensu na chwilę obecną. Dobra, to mnie zaboli, to na pewno. Ja już to czuję. Golemów jak trochę stracę, to nic się nie stanie. Gdyby już wskrzeszać nagi. 3-1 to mało. Ja będą mogły strzelić, znaczy mogli będą strzelić. 2-2,5 mało. Ktoś jeszcze potrzebuje wskrzeszenia? Nie. Gremliny. Tak, już są. Praktycznie za darmo. Tutaj był kolega od niecki strzał. No wezmę i się przejdę od razu. Zjawy muszę ogarnąć.
Roda. Don't be ruda. Złoty łuk. Biorąc pod uwagę, że czasami mi się zdarza, że moje jednostki nie mogą strzelać. Aż w sumie na smoki to już niewielka różnica. Teraz jak o tym myślę. Bo smoki i tak do mnie w pierwszej kolejce podchodzą, takich tutaj. Więc tak sobie uświadomiłem, że to trochę nie do końca ma sens. Żeby się cieszyć z tego, że go dostałem. Ja bym musiał walczyć z szynkowym kinem, to jeszcze jak cię mogę. A tak to... Ej. Dobra, nie mam siatki. Ale... No wiecie co? Teraz jak o tym myślę. Teraz nie będę potrzebował więcej oddziałów w obie. Więc mogę równie dobrze tak zrobić. Jak czegoś mi będzie brakować, to sobie za złoto dokupię. Ma to dużo sensu moim zdaniem. Bawi mnie jakoś, że anioły w tej chwili są, były na tyle silne. Chciałem powiedzieć, że są, ale bardzo szybko zostałem wyprowadzony z błędu, że tak to ujmę. Że anioły były na tyle silne, że mogły po prostu zadawać więcej obrażeń niż te smoki. Dobra, zaczekaj na manę. I przy okazji wezmę sobie... Gildię na piątym. Tutaj pobijemy smoki. Dzięki Bogu, że te jednostki co w tej chwili takie tak powate. Wyobraźcie sobie, że to mogła być na przykład pierwsza misja, gdzie mamy jeszcze dość słabego bohatera, który niewiele może. Dobra, kto potrzebuje zekta? Nagi. Not the grams. O-o. Wstaniacę bez tych, bez gremlinów już nie będą mi... ich targetować. To będzie odrobinę nieprzyjemne, coś czuję. Lezik. Trzy i trzy to trochę za mało. 1 i 9 wystarczy, ale nagi i tak nie przejdą chyba. A, bo jest za ciasno. Trzech czarodziei przeboleje. Dobra, czy w tej części mapy są jeszcze jakieś kopalnie? Na pierwszy rzut oka nie widzę. Tutaj był kolega od strzałek, jeżeli dobrze pamiętam. Tu byłem, tu jest siarka. To wezmę się teraz tepnę do Asenius. Asenius. Niby taka? Zastanawiam się, czy będą jakieś zakręcia, których nie będę miał po tej całej eskapadzie. Oni chcą się ten obić. To mnie przeraża. Muszę też uważać, żeby przypadkiem nie zająć ostatniej kopalni, jakkolwiek głupio to nie brzmi. Bo będę chciał jeszcze się przelecieć po miastach, zanim to nastąpi. Jak tutaj? Biblioteka. Tutaj powinienem wykupić trochę zasobów. O, Jesus. Wygląda to co najmniej paskudnie.
jeżeli chodzi o to, ile mam zasobów. Ale, this is fine. Ale smoków. Powiem tak, ta misja jeszcze nie jest aż taka zła, bo jeżeli jesteśmy w stanie szybko wyeliminować wrogiego bohatera, znaczy wrogów frakcję, to jakoś ona idzie. Dużo gorsza jest następna misja, która jest czysto pfowe i mimo tego jest absolutnie okropna. Tu mamy na piątym, dobrze. Ach, to jest to. Kto jakoś biegnie tam. Będę na szybko walkę to już. Podoba mi się, że nie mamy pozbieranych kopalni, które są najbliżej mnie i które powinny się wydawać takimi najbardziej oczywistymi, typu właśnie te taki. Piąty biblioteka, piąty biblioteka. Nie ma piątego. Zaraz będzie. Piąty biblioteka, czyli chyba wszędzie już mam piąty bibliotekę. Nie, tu jeszcze biblioteka. No, bo to zaraz ten. Zaraz będę musiał poskakać drakonem po wszystkich miastach wtedy. Ej, smoki pobić. No dobrze. Nigdy nie pamiętam, czy muszę przeklikać, ale wolę to zrobić tak na wszelki wypadek. Tak na przykład tutaj widzieliście, że wiedzę dostałem dopiero jak wszedłem do miasta. Ochre. Widziałem Chain Lightning, to mi się może przydać. I dobra, to chyba wsią. To teraz dużo lepszym pytaniem jest, gdzie ja jeszcze mam kopalnię zgarnięcia. Tutaj nie. Jakbyście widzieli, że jakaś jest przegapiona i jej nie widzę, to dawajcie mi znać, proszę. Bo ja chciałbym wierzyć, że ja je widzę, ale mogę jakoś przeoczyć. Tu są, tu są, tu są. Tu jest na pewno. I to będzie najszybciej chyba z tego miasta Cloudfire. Ale jeszcze w tej turze zdążyłem, to ciekawe. Ach, siereczka. Tutaj jest ruda od razu. Z mnóstwem. Dobra, tu jest rtęć. Kopalnia rtęci, moja ukochana. Gdzie jeszcze? Z ciekawości. Zastanawiam się, czy może to mi pokaże lepiej jakiś taki właśnie szar zaznaczony. Tu jest siarka na dole. I patrzę, czy gdzieś jeszcze. Mam to na dole. To chyba jest ostatnia. Chciałbym wiedzieć, że to jest ostatnia. No, zobaczymy. Bo ta siatka była tutaj. Następnej turze przejdzie. Witajcie, smoki.
Nie zaliczyło mi jeszcze wygranej i nie wiem, czy ona jest na koniec tury, czy coś jeszcze pominąłem. Dobra, włączamy jeszcze raz zasoby ziemi. Coś na szaro, coś na szaro. Dlatego nie jestem jakimś turbofanem dużych map w kampaniach, bo czasami to się kończy właśnie w ten sposób, że jest pixel hunting robiony. Jakby lubię taki power tip trochę wynikający z tego, że mamy bohatera rozwijanego przez Bóg wie ile, czy to kopalni, czy to jakichś budynków do upgrade'ów, czy coś tak, ale jednocześnie potem się dzieje pixel hunting. I powiem szczerze, nie widzę w tej chwili dalej. Zobaczymy. To nie jest wszystko. Nie podoba mi się to. To na pewno nie ma kopalni, a to jest chyba jedyne miejsce, gdzie mam nieodkryte. Bo celem jest oflagowanie wszystkich kopalni. Nic innego. Bo tak. Co tutaj pominąłem? Jednostki, wiwerny, jednostki, żywioły, behemoty, żywioły. Miały być tylko kopalnie, a nie budynki do rekrutacji. Więc właśnie to wszystko, co jest u barbarzyńców, mogę zignorować. To jest do czerwonego, więc nie. Tu nie, tu nie, tu nie. Kopalnia jest moja. Siarka jest moja, to jest moje, to jest moje. Siarka moja, to moje, to moje. Mam nadzieję, że to nie jest tak jak z tamtą jedną kampanią, że coś mi się popsuło i będę musiał bardzo intensywnie haksować. Ale wierzę, że tutaj po prostu coś pomijam w oczywisty sposób. Jednocześnie nie bardzo widzę co. I to jest mój duży problem. Na pewno nie pomaga to, że znaczna część tej mapy jest po prostu biała i przez to nie widać na niej kopalni kompletnie. Zasady się... tu jest atak. Ochre. Dotarcie do ataku zajęło ci cały dzień. Mieszkańcy pobliskiej wioski uprzedzali, że nie ma krótszej drogi. Gdy słońce chowało się za horyzontem, pojawiły się smoki, które pozbawiły wieśniaków pracy. Zaczerpnąwszy głęboki oddech, gotujesz się do walki. Walki, a co to? Nie znam. Gratulacje, wszystkie kopalnie są flagowane twoimi proporcjami. Wygrywasz! Asa! AB14. No i teraz została nam druga misja. Z czego wydaje mi się, że najlepiej będzie ołtarz życzeń tak naprawdę? Bo Gildie Magów poziom 4 raczej nie ma po co. Chyba, że jest konkretnie w tej misji jakiś spar, który nie był odblokowany wcześniej. A Kula Firmamentów nie jest aż tak przydatna, bo najsilniejszym zakręcie jest generalnie implozja. To jest magii ziemi. Więc wydaje mi się, że ołtarz życzeń to najlepsze co mogę mieć. Jeszcze inni, że mają tylko metr wysokości.
Mówi się też, że są one giermkami samego błękitnego. Nie wiem, czego oczekiwać. Spójrzcie, jakie urocze smoczydła. Zostaną wystawione moje umiejętności. Ale im więcej zyskam doświadczenia, tym lepiej będę przygotowany na spotkanie z błękitnym. Doniesiono ci, że czarodziejskie smoki czatują na wędrowców w okolicach zachodniej granicy. Mając świadomość, że warto zdobyć te praktyki przed spotkaniem z błękitnym smokiem, decyduje się pomóc mieszkańcom Bacades w pozbyciu się tych bestii. I czarodziejskie smoki nie zostaną przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy, zniszczą wszystkie wioski na brzeżu. Wiesz, to mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba w mojej obecnej sytuacji. Jakby wiem, że Drakon jest w tej chwili bardzo silny i w ogóle. A nie podoba mi się absolutnie to, że przechodzimy z zerową ilością jednostek. Jakby zdaję sobie jednocześnie sprawę, że w tej misji jest... nie są one aż tak pilnie potrzebne, jak były wcześniej, tak? To z tym się absolutnie kłócić nie będę. Tęć... tęć plus 1 może się przydać. Mam miejski portal, to najważniejsze. Moje, wiem, że nie są mi aż tak pilnie potrzebne, ale... wciąż jest to niefajne. Niedaleko od zamku znalazłem się leżącego na ziemi mężczyznę, który też skusił czołgać się w stronę twierdzy. Ono nie pozwoli ci odmówić pomocy. Odprowadzenie go do domu zajęło ci mniej więcej godziny, więc ty chciałeś tylko sprawdzić, czy niczego mu nie brakuje, chciałeś się ruszyć z powrotem. Myślisz, nie nacisnąłeś klamkę, starszy człowiek odzyskał świadomość i powiedział, co się stało. On i jego kompanii wpadli w skandal do Redutni. Ej, ten jak którego nie mogę zdobywać. Po drugiej wędrówce docierasz do obserwatorium Redut. U jego stóp dostrzegasz kilku zbrojnych. Zbliżywszy się jeszcze bardziej, widzisz uczników złego to rozstrzału. Nie masz przez zastanawiać się, czy mogłeś im się narazić. Rozumiem. Wait. Wait a minute. Wait a minute. To była moja pierwsza tura? To naprawdę była moja pierwsza tura? Halo? A ja spójrzcie na to z tej strony. Dostałem. Lepsze. Startowe jednostki? Dlaczego ja taki jestem? I przy okazji ja też będę pamiętał, żeby ten... żeby wyłączyć autowalkę. A i nie chcę komentować nawet tego, że brakuje mi w tej chwili dosłownie 30 golda na bohatera. Aaa, to wiele wyjaśnia. Jakim cudem AI to przegrało? To bardzo ważne pytanie. A jak nie umiem używać zakręć? Nowe nie znałem. Wieźmy złoski bagien Monka S. Pacjent do obrony. Podchodząc do obserwatorium, zacznę się zmienić, czemu ci ludzie się zatrwawają. Od razu powinieneś odgadnąć, że czegoś bronią. Coś w tym wypadku oznaczało 5000 zł, które bardzo mi się przyda. Bo potrzebowałem drugiego bohatera. Wezmę sobie tą, bo ma odkrywanie. Odkrywanie może mi się tu przydać. Targowicho, bo chcę jak najszybciej ratusz. Jak złym pomysłem jest pójście po te puszki? No i wyraźnie nie aż takim. Strzałka. Jestem w sytuacji, gdzie mogę po prostu rzucać magiczną strzałę. I to mi absolutnie wystarczy. To jest trochę przerażające, mam wrażenie. Kuśnia. Dawniej sam bym to zrobił, dziś potrzebuję twojej pomocy. Do cienia mojego przyjaciela skradziłem pamiątkę i chcę ją odzyskać. Wygląda jak hełm albasowego neorsa, przenieś mi cokolwiek, tak wygląda, wynagrodzę twoje trudy. No spoko. Pocenę do księgi jeszcze szybowym chudej katny szedł. Powodzenia, zaczynamy na nim, postanawiając podnieść wieko. Au.
Jest ta implozja. 2300. Skrzynka jest pusta, ale jest tam kopalnia złota, więc się przyda. Czy jakieś nieprzerwane? Okres. Ja bym się bał, tak nie ironicznie. Nie zgadnę. I no przetlask bierze się do czynienia. Widziałeś już takie czynienie, wiesz, że lepiej ich nie otwierać. Jednak oddając się od niej, czujesz ciekawość, bierze górę nad sądkiem. Wetar w zamian otwarcia czyni. W momencie, gdy już nie oddykasz ręką wieka, to zasłudka kwiatka żołek i cię nad czyni. Nie bardzo wiem, to zaiska żołkiem, którego nigdy wcześniej widziałeś, przegląda się chwilę. W pewnym czasie karzołek przerywa kłopotliwe milczenie. Mam na imię Erek, a ty kim jesteś? Przestawiając się, próbujesz oglądać, o co chodzi temu małemu człowiekowi. Dasz wiem, co się tu dzieje i dlatego chcę dać ci pewną radę. Począłem pozornie otwieraj tej czyni, powiedział karzołek. Stukając obok skrzyni, a potem zainstalowałeś w skrzyni. Dlaczego? Karzek zniknął, pozostawiając obok demo. Znów jesteś sam ze skrzynią. Rozumiem, że to będzie kolejna z tych, które ma czarodziejskie smoki, więc na razie jej nie tykam. Sąsiadom chyba zbyt wesoło. Nie istnieje pojęcie zbyt wesoło, pamiętaj. Tak mi brakuje logistyki, Jezu Chryste. Oddajcie logistykę. Czy ja wymagam tak dużo, jeżeli chcę logistykę? Pewnie tak. I to jest najgorsze. I kapitał. Dodatkowo spotkasz starszą kobietę, która twierdzi, że pytasz, przepowiadać przyszłość. Nie chcę sobie całuszkę przykrości, dajesz jej kilka monet, wyciągasz dłoń, by mogła ci powróżyć. Kilka monet! Wróżba staruszki jest dość zaskakująca. Nasze jej boskim mocem w czasie będzie ci bardzo pomocne. Obserwując od kobiety odkryt nieodgadnionym uśmiechem na twarzy, czujesz, że zasłużyła na zapłatę. Okej, to już trochę bardziej rozumiem, skąd się wzięło od kilka monet. Wezmę sobie znowu czy inny. I pójdę zobaczyć, co tam mnie czeka. I na pawilon nie mamy rudy. Więc na razie trzymaj strzymkowy, co wymaga rudy, I guess. Right, męstwa, gargul, sakaman. Naprawdę chcemy się bić. A winkiem nie jestem, żeby on mówić, I guess. Parę królewskich nag. Parę jak na standardy tej misji, to praktycznie jakby ich nie było. I co wiedzą, to wiedzą. Czajnik? I szczałka. Dlatego magowie w kampaniach są naprawdę fajni, I guess, że możemy bardzo szybko zdobywać rzeczy, których normalnie bohater nie był w stanie. Co tu jest? Jest złoto, są kryształy i to będzie wsio chyba na razie. Jest moment wodny, I guess. Ale do młyna pójdę za chwilę. Starsza pas lutą. Świątynia wymaga tylko 10 ludy. Będę miał akurat na koniec tygodnia. Idę spać. Dobra, no, okej, trzymaj się. Jeden do ataku, kolejny zaraz wleci. Nie wydawać rudy. Nie wydawać rudy, a poza tym mogę robić CT. Dobra. To. I mogę się równie dobrze przenieść portalem. Czy ja muszę coś ulepszyć? Trochę rzeczy. Tak, mówię, nie wydawać się uda, zaraz się skończy na tym, że będzie mi brakowało kasy. Bo uznałem, że dobrym pomysłem będzie wykupienie armii, kiedy tego nie potrzebujesz, tak? Ja nie będę tego komentował. Mam nadzieję, że wyraziłem się dostatecznie jasno.
Au. No tak na serio. Dobra. Będzie w następnej turze skrzeszane. Będzie dużo skrzeszane, coś czuję. Powiem tak, mam na tyle dużo many, że mogę sobie pozwolić na takie wkrzeszanie hultem. A nie chciałem tego. Coś jeszcze mogę wskrzesić? Gremki. Czy coś jeszcze mogę wskrzesić? Nie. A mogę robić smaki. Szybko zgarniamy 1000 sztuk złota. Szybko biegniesz przez siebie, bez większej dystans, dzieląc się od czarodziejskiego smoka. Odwracasz głowę, by ocenić odległość od tej rzeczy. Około 50 kroków. Spojrzawszy znów przed siebie, omal nie przewróciłeś się, okaże okropnie spodziewanie zaraz na sierce przed tobą. Mówię ci przecież, odezwał się. Dalej, powtórz za mną. Pod żadnym pozorem nie otwieraj skrzyni. Dlaczego się mnie nie posłuchałeś? Następny raz mnie posłuchasz, zaśmiał się i znów zniknął, nim zdążyłeś cokolwiek zapytać, pozostawiając po sobie starolit na kończynkę. Ile kosztuje? A nie, stać mnie, bo ona tylko 5000. Nice. To bardzo miłe. Weź to zaczekaj, to weźmiesz 1000 do następnej. I mogę iść przy okazji dalej, to zgadnie rzeczy. Ulepszy pawilon. Oddaj na czarodziejów. Nice. Stąd mogę sobie już ścianę biedę chcieć. Tam, gdzie nie ma potrzeby niż zabijania jednostek, to wolałbym, żeby drugi bohater zgarniał rzeczy. A w mieście na razie nie ma nic dalej polepszać, więc chyba się trzymamy. Ej, to jest grupa smagów. Powinno być łatwo. Jeszcze że ktoś czarodziej mi umrze. Mam takie dziwne przeczucie. Albo gremlinki. Same gremliny. Same? Łatwo. Cztery wiwerny były. Zanim ktoś postanowił ich po prostu nie brać. I tak, mogę nie chcieć komentować tej istniałej sytuacji. Skąd wiedzieliście? Niegdy się moje życie służył do utrzymania tych mocy. Niestety przepadł jakiś czas temu. Prawdopodobnie padł pęd złodziei. Powiadają, że kto zwrócił mu lec prawie temu właściwie, otrzymał wielką nagrodę. Czyli pewnie to jest tak, że moglibyśmy mieć ten amulet w na przykład z tej misji do następnej i wtedy móc dostać tę nagrodę. Mylowie goblinów. Tylko. Tylko mylowie, co to jest. Jezu, duchowo zaglądam do miasta, pomimo że wiem, że tam ich nie ma! 302. Mówicie? Lol. To jeszcze nie dyplomaty. Okej, czyli ten, który moglibyśmy przenieść z poprzedniej misji. Doskonale. Śmiałbym się w ogóle, jakby się okazało, że na przykład u sprzedawcy artefaktu da się też kupić tych rzeczy. Jakby nie spodziewam się, ale jednocześnie nie byłbym jakoś specjalnie zdziwiony. Zakręty na szyjnik. Dobrze. To poproszę teraz w słabe rzeczy. Na szyjnik daje plus 3. Jakieś podobne, mam się po 4? Nawal.
Ważne, że daje. Tego nie zabiorę bohaterką bez jednostek. W ataku byłem, tu nie wiem czego rozwijać. Nagi do strzelenia. Implos, jak to już mieliśmy. Pozbędę się gremlinów chyba. I wezmę tego giganta. A wy tu biegnijcie, wy posiarkę i zobaczmy co jest tam dalej. Czy mi się wydaje, że to jest w ogóle kolejna elka? Jeżeli tak, to bardzo mi się to nie podoba. Cydra neguje szczęście. Niestety, bo niestety. Przebiegnij przez... Bo zablokowała mi drogę na chwilę. Dobra, co jest tam dalej? To jest łatwiejsze niż myślałem. Jak tak patrzę. Szczerze, to przez to myślałem, że to miasto będzie trudniejsze, biorąc pod uwagę, co tam przynajmniej w teorii było. Ale okazało się, że to tylko teoria. Siódmy, to daj mi nagi, proszę. I przy okazji zostanę sobie w mieście i w następnej turze wykupię trochę dodatkowych rzeczy. Bo praca gryfów się zdoblowała, no dobrze. Znaczy nie do końca dobrze, ale jak wam będzie. Dobra, czyli tak, stąd mogę wykupić maków i nagi. Pobijmy gryfa, bo raczej nie zostawmy po prostu, idźmy na czarodziej. Nie pamiętam z którego momentu ta misja zaczyna się robić zabawna. Wiem, że w pewnym momencie będą bardzo memiczne sceny, ale to chyba jeszcze nie jest ten moment, już to raczej dopiero w dalszych fragmentach. Zostałem magię ognia, jakbyśmy jeszcze nie mieli z jakiegoś powodu. Kolejna puszka Pandory i za nią hełm. Czemu granie magiczne i bohaterami Firoty jest zawsze takie przyjemne? Przynajmniej do momentu, w którym ścierają się dwie naprawdę ogromne armie, to wtedy przestaje być. Ale tak, to magają się zawsze jakoś lepiej, ja nie wiem. Takie mam wrażenie. Bo przy odpowiednio dużych latach arcy magów, no dobrze. Połowa jednostek zapomina wykonać. A tak na odległość. Tak się zastanawiam. No, jeżeli będę strzelać, to w ogóle nie wiem, czy będzie mi się chciało je wskrzeszać. Magia stanowi dodatek. Mam wrażenie, że w sytuacji takiej jak ja na przykład teraz jestem, to nawet nie tyle stanowi dodatek do sił, co magia jako tako. Sama w sobie wystarczająco dużą siłą. Tadela. I zamek. Mam już przy wszystkich jednostek w obu miastach. Jest fajnie. Mnóstwo gryfów. Gryfy chcą do mnie dołączyć. Aha, już dołączyli się.
Puszka Pandory. To co jest się. The fuck? Przesadę zaczęli się bać, ale potem się okazało, że nie było czego. Skarb i magowie. Wiecie co? Wydaje mi się, że bardziej mi się opłaca mieć dodatkowe 4 czarodzieje niż te gremliny, które miałem. Tak się zastanawiam, czy ja chcę iść po to badziewie? Chyba się przejdę. Lorelei przy okazji. Posprawdzę sobie, co tam po drodze jest. Także... Drakon będzie mógł już przyjść na gotowe praktycznie. Domyślam się, co będzie w tej skrzynce. Podobnie jak wielu innych na tej mapie. No nie, nieważne. Bałem się bardziej, że to będzie standardowy zestaw. Smoczydę. Przy okazji dość sporo dostajemy. Nagrodę, że tak to ujmę. Gdzie był ten jasnowic? Który chciał ode mnie... mu tutaj. Tak. To wyskocz do Silverwing. I to wszystko chyba, right? I możesz od razu... Nie, jest zbyt zmęczony. No ale to... Na szczęście to tylko miejski portal, więc... Jak powiedzieć w następnej turze, to nic się nie stanie. Dobra. Czy stać mnie w ogóle? Oczywiście, że mnie nie stać, ale bardziej przez to, że nie mam klejnotów. Przy czym klejnoty da się łatwo wymienić, więc... To też nie jest aż tak wielki problem, jak wygląda z początku. Bardziej problem jest to, że teraz już kasnia. Dobra, zobaczmy, co on mi da w zamian przede wszystkim. Kaptur Vampira, nie bardzo mi się przyda na chwilę obecną. Czaszkowy hełm. Jeżeli to nie jest jakiś łańcuch wymian, to nie bardzo mi się opłaca, mam wrażenie. A propos opłacania. Ja nie chcę mi pozwolić chodzić ponad mapą, więc chyba muszę iść tu pieszo. Tak, muszę iść pieszo. A niestety nie mam ani logistyki, ani artefaktów do tego. Czy tu jest gdziekolwiek stocznia? Ja będę musiał... Ja nawet miałem przyzwanie okrętu. Bo chciałem powiedzieć, że będę okmować się z przyzwaniem okrętu, ale na tego powiedzieć nie mogę. Odkrywanie, doskonale. Oho, zaczyna się. Dla tych, którzy nie widzieli, co się zaczyna. Był tam legion nag do pobicia. Także będzie zabawa. Będzie się działo. To byłem. No dalej, okej, tak, teraz nic nie może, więc. Proszę się nie przejmować. Może za to już tutaj podejść, I guess?
Dobrze, spróbujmy jeszcze raz, powiedział Kaczek, gdy ten zmaterializował się po lewej stronie drogi. Jego nagłe pojawienie przestało cię już dziwić. Udaje ci się nawet podtrzymywać rozmowę. Niech zgadnę, mam nie otwierać tej skrzyni. Szybko się uczysz, odparł Kaczek i znów zniknął. Począsasz głową, nawet nie próbując zrozumieć tego wszystkiego. W końcu twoim celem jest zabicie czarodziejskiego smoka. Nie warto zwracać sobie głowy karzełkiem. Ile? Oh baby. To chwilę potrwa. Znaczy, powiem tak, jest poważna szansa, że ja to wygrywam. Tylko no, tak jak powiedziałem, chwilę to potrwa. Zależnie od mojego LNG. Nie jestem pewien, czy nie powinienem, bo ich najpierw oślepić. Blind. Yep. Oślepienie. Oh baby. Powiedziałem oślepienie. No to co? Jak ty teraz będę lecieć? Aż wiesz co, najpierw pozbędę się trochę. A, pozbyłem się? No dobrze, rozumiem. Fine. Zastanawiałem trochę tym, że one mają losowo szansę na odbicie zaklęć. Ja sobie zdaję sobie doskonale sprawę, że to jest do wygrania, okej? Okay? Tylko muszę mieć dobre NG, jakkolwiek źle to nie brzmi. A, bo antymagia działa na jedno. No to, hej. Nie dobrze. Właśnie zastanawiam się, czy ja najpierw muszę je poślepiać, czy ja je najpierw muszę. Rozumiem. Przyjąłem aluzję. Au. Dobra, drugie też oślepione. Będzie za dużo skrzeszania. Ile właściwie wskrzeszam na jedno rzucenie? Dużo. W miarę dużo. Czardzie chyba wszyscy stali? Dobra, zobaczymy. Czardzie wszyscy. Spróbuję podejść, żeby mieć zasięg na pełne obrażenia. To teraz fajnie by było. Nice. Au. Rozumiem, aluzja. Też stało. Nawet nie jestem do końca pewien, co ja jeszcze muszę skrzesić, to jest najgorsze. Bo co ja mogę skrzesić? Gina? I dość sporo też było. Ja jeszcze dwóch tansacie? Ha. Znowu pojawił się Kaczorek, począsa głową i śmieje się do siebie. Jego pojawienie się i znikanie już się nie dziwi. Pytasz, co go tak bawi? Znowu nie zwracasz uwagi na innych? Pyta Kaczorek, nie przestaje się śmiać. Chcąc przerwać te bezsensowne wymiany zdań, obojętnie przechodzisz koło niego w nadziei, że znów zniknie. Ku twojemu rozczarowaniu Kaczorek nie znika, wreszcie nie wleczcie, to było zwrócone się
na tym, że powinieneś go wysłuchać. Po kilku godzinach towarzyskiej gadania tego karzełka dochodzi do wniosku, że ma szczerze dość jego barzeństw. Te złości odwraca się, by złapać go za głowę. A gdy tylko go dotykasz, karzełek znika. Zirytowany zaczyna przemawiać pod nosem, nie przerywając wędrówki. Kolejne miasto. Kraj jest broniony przez, uwaga, uwaga, czarodziejskie smoki. I to niestety więcej smoków niż bym chciał. No ale jest jeden duży plus tego. Jak one są złożone. Że nie są w stanie... Przynajmniej wydaje mi się, że nie są w stanie... zablokować... Chain Lightninga. Au. Potrzebuję skrzesić czardziej. Dobra, mam drugie miasto, które na pewno mi się przyda. W sensie drugie w tej okolicy. Bo pozwoli mi to dużo łatwiej chodzić w te rejony. Kiedy będę mógł się po prostu teleportować. Plus jeden do obrony, nice. Tajnie też się przydadzą. Targowicha. Muszę pamiętać o micie czasowym. Dla tych, którzy nie pamiętają, to tutaj też mamy 6 miesięcy. Czyli jak tylko wybija 7 miesiąc, pierwszy dzień, to padamy. Ale do tego czasu jeszcze dość sporo. Najgorsze jest to, że to tak bardzo dookoła idzie, z tego co pamiętam, i jeszcze będziemy musieli obskoczyć drugą stronę mapy. Kaćmy, nie wiem. Bo zastanawiam się, dlaczego nie mogę... żadnych tych... Dlaczego nie mogę ratusza zbudować. Horda gryfo, ucieka, gargulce. Bardzo whatever. Portal pewnie jest strzeżony przez jakieś absolutne niewyobrażalne hordy wrogów, więc na razie się wstrzymam z przechodzeniem tam. Horda garguli. Garguldiz? Mrowie gremlinów. Okej, z mrowiem gremlinów mogę udawać, że zawalczę inaczej niż szybko. Jak widać, udawać się tutaj słowem kluczem. Parę nag dodatkowych. Wait a minute. A nie, bo tutaj były już wcześniejsze budynki, tak. Czasem zastanawiam się, dlaczego mogę już budować tak dalekie tiery. A ja po prostu się zapomniałem na chwilę. Mnóstwo gryfów. Uczone plus do ataku. Mówię, generalnie większość tych rzeczy, które tu leżą, może Lorelei zbierać, więc... To nie jest jakiś wielki problem. Zaraz się okaże, że ona będzie miała jakiś... wysoki poziom. Legion gra. Interesujące. Najlepsze jest to, że oni mimo wszystko nie zdają mi aż tyle. Pomimo tego, że to Legion, czyli powyżej 1000. Taki urok ogólnie pierwszego tiera, mam wrażenie. Nawet niekoniecznie strzelajek. Naszyjnik Navigatora może mi się przydać. Świątynia bez. Podbiegnij. O Boże, ja się chyba zablokowałem. Prawda? Jep, nie przejdę. Awal. Shucks. Cedela poproszę, tu mamy wszystko, poza skrzydłami. Dobra, git. Mamy już trzeci miesiąc.
Nie podoba mi się to delikatnie rzecz mówiąc. Teraz punktów, czy to jest jeszcze jakieś miasto, czy to... Wątpię, żeby to były wszystkie, bo mam jeszcze dość sporo mapy do odkrycia. Strzelę sobie ich biorunkiem. Mogę wyrekrutować, co mi szkodzi. To jest najgorsze, że ja w każdą tę walkę tak naprawdę muszę wchodzić przynajmniej. Nawet jeżeli robią tylko jako szybką walkę. Znaczy mógłbym pewnie zaznaczyć po prostu w menuskach tutaj. Znaczy głównie chodzi mi o to, że oni ode mnie nie uciekają jak tako. To jest mój problem tak naprawdę. Pomyślałby kto, że będą uciekać od pewnego momentu, ale ewidentnie nie tu radzą. Jakby można mówić, że no tak, to po to, żeby gracz mógł zdobyć ekspa, ale jeżeli gracz by chciał zdobywać ekspa, to i tak by wchodził w te walki sam, bo to nie jest tak, że nie można podjąć samemu takiej decyzji. Gropanak. Grupa jest do pobicia. Akurat kopalnię złota mogę ci zebrać jak najszybciej, bo generalnie zazwyczaj mi jej brakuje. Też albo bioteki, tak. Wolałem się upewnić. Ogólnie to wszędzie sobie pobuduję bioteki. I wszędzie też wierzę magów po ulepszam. Mam szczerą nadzieję, że gdzieś jeszcze będzie miasto tam dalej. Mnóstwo. Wiecie, to na wszelki wypadek wyłączę szybko walkę. Bo nie do końca ufam jej. Powiedział samemu, robiąc jakieś nie do końca mądre rzeczy. Ale o tym się nie mówi, o tym się nie rozmawia i o tym się nie dyskutuje. Gref, whatever. To jest wszystko do wzięcia. Slowly like. Chciałem wiedzę? No, Uniwerku nic nie zrobię generalnie. Jakby mogę ich tam pobić tylko po to, żeby ten. Tylko po to, żeby... zobaczyć, czy Lorelei nie dostanie na przykład finansów czegoś. Ale nic ponadto. Horda Garguli. Dobra, co my tu mamy? Nie jest to jakiś bardzo potężny artefakt, ale jak jest, że się przyda. Pa. Będę musiał coś z tamtym klucznikiem zrobić. O mój Boże, co to ma być?
największe skarby, w tym ujemny skarb. Kto wymyślił ujemne skarby? Bo dostałem tam minus parę klejnotów z tego, co widziałem. To nie wygląda jak krajem, w którym może być miasto, więc na razie się trzymam. Tu jest zielony klucznik, do którego jeszcze wstępu nie mam. Przynajmniej nie przypomnę sobie, żebym widział gdziekolwiek zielonego. Gdzieś była stocznia. Nie widziałem stoczni. I żadne z miast nie jest na brzegu, żeby móc postawić stocznię. Więc nie dziwię się, jeżeli gdzieś po prostu będzie do wzięcia w mieście przyzwanie okręta, bo to... Excuse me? The fuck do you mean? Trochę dużo tego, nie będę kłamał. I nie podoba mi się to, absolutnie. Jakby wydaje mi się, że mogę to pobić. Gdy zbierasz się do garnituru, zaskakuje ci panujący wokół spokój. Ukryty w pobliskich zarośniach obserwujesz otoczenie, aby lepiej zorientować się w sytuacji. Weszli bramy otwierają się, aby wypuścić dwa czarodziejskie smoki, które oddalają się i znikają się z oczu. Aha, myślisz. Należało się tego spodziewać. Jeden się zdecydowany krokiem w stronę zabudowań, twardo postanawiasz, że to najwyższy czas, by wreszcie pozbyć się tych bestii jasne zawsze. Po kilku krokach zatrzymuje się jednak i zaczynasz zastanawiać się, gdzie podział się karzełek. I wonder. Wiesz co było najgorsze, gdyby zielony klucznik był tutaj? Ale tego się akurat nie spodziewam. Czy ja z tym wygrywam w ogóle? Bo mam złe przeczucia. I chyba słusznie mam złe przeczucia. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo mnie zjadą. I've been memed, I've been had. Jak zwał, tak zwał. Tylko to oznacza, co to oznacza właściwie dla mnie? Że muszę się tepnąć po miastach i przejść to z dużą ilością armii. Chyba do tego to się sprawdza. Na jak ją leczyć jeszcze? Jesus. Nie będzie stać na wykupienie wszystkich tytanów. Nie, dobra, tytanów jeszcze jak się mogę. Bo nigdzie indziej w tej chwili chyba iść nie mogę, muszę iść tam. A niebieski klucznik mi w tej chwili nic nie daje. W sensie niczego mi nie odblokowuje na chwilę obecną. Więc ja i tak muszę iść tam, i tak muszę iść tam. I stąd będzie najszybciej. Też czuję, że to będzie jedna z tych paskudnych misji, gdzie po prostu muszę robić 30-godzinne walki, tylko po to, żeby sobie podkrzeszać wszystko na koniec. Zwłaszcza jak widzę, co te smoki ze mną robią. A czas nieuchronnie mija. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Ja, tutaj nie wygląda, jakby cokolwiek miał być.
tak generalnie. A, tu mogę przejść jeszcze. Ja naprawdę mogłem tędy przejść przez ten cały czas? Nie widzę swojego życia. Nie ukrywam, oszczędziłoby mi to bardzo dużo trudu. O ile tutaj oczywiście jest przejście tamtego miasta, ale powinno być chyba... Dobra, czwarty miesiąc, czyli jesteśmy w połowie timera. A, czyli tu nie ma jednak przejścia, zrozumiałe. Ja się nadziałem. Cześć wieczorze, jak tam Hiroski? Jestem w najbardziej podchudnej misji w całej kampanii chyba i powiedziałem, że w całej grze. O mój Boże, czyli tu jednak nic nie ma. A hell. Czyli jednak będę musiał tam się przejść. No nic. Rozumiem. A gdzie był ten garnizon? Tu jest ten garnizon. Weź, stań tutaj, plus. Żeby drakon mógł przejść. Kto by pomyślał, że najgorsze misje to są te, które gra się w 100% PvE, to nie? PvE w sensie, że bez żadnych NPC-owych zamków. Ulala. Ulala. Ale będzie skrzeszane? Czy wy czujecie, jak bardzo będzie skrzeszane? Wiecie co? Zrobię może to z... Takie by to zrobiło sanny człowiek. Zresztą się zastanawiam, czy nie powinienem był tego zrobić już dawno temu. Powinienem był to zrobić dawno temu. Zwłaszcza, że ja ich potem nie mogę ten... Nie mogę... W żaden sposób... Przeszać. Tak to stracę paru, ale to jakoś przeboleje. I potem znaczną większość z tych rzeczy będę w stanie wskrzesić jako tako. I to też powoli zaczyna być ten moment, kiedy aż tak przydatne nie jest posiadanie dużej armii. Znaczy dużej mocy zaklęć właśnie, a bardziej armia jest przydatna. Oho. Zaczynają się dobijać do moich tytanów. Nie podoba mi się to do końca, bo muszę zacząć skrzeszać rzeczy. Muszę ich oślepić. Proszę, dajcie się oślepić. Błagam, dajcie się oślepić. Okej, okay, daję się oślepić. No dobra, to teraz wielka akcja skrzeszania przez 50 godzin. Don't mind me.
Okej, czyli skrzesiliśmy tyle, ile się dało. Straty były dość spore, ale znośne. Przechodząc przez bramę garnizonu, zauważ błyskant małym zniesieniem leżącym przed tobą. Wiesz, co to oznacza? Zastanawiasz się, czy jest inna droga prowadząca przez górze. Dochodź do wniosku, że nie ma i ruszasz wprost przez siebie. Dotarł się na szczyt, widzisz, że oko kremacha do ciebie. Małe czuje się szybkim krokiem ruszasz w twoim kierunku. Pomyślałem, że skoro nie chcesz mnie słuchać, to nie będę się fatygował, by oszedł się oczarodziejski smok trzymający garnizonu, powiedział. I bardzo dobrze, twoje towarzystwo popsułoby tylko zabawę. Tym razem chcę cię cierpliwość do karzełka. Jeśli będziesz się do mnie tak odzywać, nie powiem ci, że jeden smok odleciał, teraz wesele przez stado, powiedział karzełek i zniknął. Ja. Nie będę tego komentował. Jeez. I to pewnie mi jeszcze... No tak. Dosłownie nie wiem, czego się spodziewałem, Tier, ale nie jestem zaskoczony. A, well, czas i śpić się z tymi nogami, I guess. Nie jestem pewien, czy ja mogę się z nimi bić na chwilę obecną. No, zobaczymy. W sensie, brakuje mi wozu z amunicją chyba. To jest mój główny problem. Bardziej niż cokolwiek innego. No, ale zaraz się przekonamy. Watacha garguli. Tak, to zajebista watacha. Horda magów? To zajebista horda. No dobra. Czas na najsłynniejszą część tej kampanii. Czyli... 3500, tak? Jeżeli dobrze liczę. Czas na dobrą zabawę, pretty much. Jak widać, nie zadajemy im wystarczająco dużo, żeby ta bitwa miała duży sens. Tylko właśnie pytanie, co ja mogę najpierw zrobić? Wydaje mi się, że najpierw muszę poślepiać te, które na dole siedzą. Jak działał Berserk? Gdzie jest Berserk? Wait a minute. Wait a minute. Hold up. Hold up. Czy chcecie mi powiedzieć, że przez... Jakieś 8 gildii magu 5 poziomu z bibliotekami nie miałem Berserka? I am going to fucking kill myself. Ja dosłownie zrobię sobie krzywdę teraz. No i tak na serio, co?
Właśnie wyobraźniałem sobie świat, w którym takie losowe... rzucenie tego osłabienia przez czarodziej kompletnie wybudza wszystkie nagi. Nawet nie wiecie, jak byłbym niezadowolony. No dobra. Co ja dalej mogę zrobić? Pytanie. Czy ja mogę mieć więcej niż jedno pole siłowe na raz? Bo nigdy nie pamiętam. Co w pierwszej kolejności to rzucę sobie precyzję, żeby już ten oddział powoli bić. Ile jeszcze mam strzałów? 16, 25. Nie jestem pewien, czy mi wystarczy, powiem szczerze. Moje, mam wrażenie, że może mi zabraknąć wodę za amunicją na tę walkę. Czy ja mam jeszcze jakiś buff, który mogę sobie rzucić? Na pewno mógłbym promieniami traktować te nagi. Ale buffów w takich PC chyba więcej nie mam. Mogę co najwyżej tutaj zobaczyć te pole siłowe nieszczęsne? Albo i nie mogę. Beautiful. Nie jestem pewien, czy ja w tej chwili jestem dobrze zablokowany, czy nie. Powiem szczerze. Znaczy w tej chwili to na pewno, nie? Dziesiąt, 14, rzucę blesa na tytanów. O, o. A nie, jest cię żadnego. To bardzo miłe. Jeszcze 11 strzałów, trochę mało. Zacznę powoli osłabiać te nagi, które jeszcze pozostawały. Bo mówię, zastanawiam się, czy na pewno mi amunicji starczy na resztę. Tak, powoli. Właśnie to, że powoli mnie bardzo niepokoi. Decyzja, bless. Wait a minute. Czy szał mi... Nie powinien działać na dłużej? Czy ja coś źle rozumiem? Bo sam szał na tych, na... w czardziej. I wydawało mi się, że powinien jeszcze trwać. God bless. Macie jeszcze 18 strzałów. To wydaje mi się, że teraz już zaoszczędzę strzałów tytanów. I zacznę strzelać tamte. Nie, żeby to była wielka różnica z tego, co widzę. Promień. Bo wy macie 0 już obrane, tak. Ale zobaczymy, czy się uda to wygrać w ogóle. Bo trochę się niepokoję, not gonna lie. Zwłaszcza, że moje najsilniejsze czary ofensywne nie dodaje jakoś super dużo.
w momencie, kiedy nagi mają po 110 HP. Ta sesja mi się skończyła. Ile macie by one? 3, to chcę, żebyście miały 0. A to tutaj już tutaj nie strzelają w to? Ile jeszcze strzałów mają? 4. O mój Boże, czyli nie będę miał pewnie strzałów na te ostatnie nagi? Niedobrze. Ja to z czarodziejami też mam wrażenie, że muszę podobnie uważać. Nie, to ale fakt, że ja tutaj nie mam beserka, to jest trochę mem, nie będę kłamał. Osłabionko. Trochę ma zerobane. Ostatni strzał tytanom został. Menogusta. Wait. Wiesz co? Podejść to. Tutaj nie mają kary za walkę wręcz, więc taki ostatni hit mogę zrobić normalnie. No dobra. To teraz... Jak ja sobie poradzę z tą ostatnią grupką? Albym sobie sklonował, co nie? O tak, 140 żywiołaków. Ciekawe, jak dużo by takie żywiołaki przytankowały. O Boże, jedną implozję zadaje tylko 30. Lmao. Znaczy, zadaje 30 nag, jeżeli wiecie co mam na myśli. Dziewięć strzałów. Przynajmniej czarodzieje jeszcze mają dość sporo. Durr. To jest tak głupie. Kiedy macie 2 speeda. Zastępy. Właśnie zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić na nich. Więcej żywiołaków ziemi! Ej, te żywiołaki zdają sporo. Jak tak patrzę. Na pewno dużo więcej niż myślałem. Znaczy, jak tak na to patrzę, to wygram to chyba. Powinienem to wygrać? Tylko te nagi wciąż zdejmują pół staku na hita. Niestety. Teraz już nie powinny. No już. Teraz już tylko. Zauważalnie mniej. A well. Łatwo? I guess? Czy gdzieś po drodze jest studnia? Okej. Okay.
Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że czeka mnie dokładnie to jeszcze jeden raz. I chciałbym zauważyć, że jest dopiero który? Znaczy, że jest już czwarty miesiąc. Nie dopiero. Chciałbym, żeby to było dopiero. I zasuwaj tam. Tylko czeka, aż się okaże, że tutaj przy okazji czekają mnie jakieś widmowe zastępy cholernych smoków. Fajne więc. Co macie przez to na myśli? Nie podoba mi się to, co widzę. Ja myślałem, że to będzie przejście do tego miasta. O mój święty Boże. Nie no, jest to zielony klucznik, nieważne. 10 tanów zawsze. O nie. Tylko nie gryfy. Bawi mnie trochę, że w momencie, kiedy i tak musieliśmy wcześniej pobić dosłownie jakieś 3,5 tysiąca nag, to oni nam rzucają gryfy do skrzynki. Ach, to miasto jest prawie że za darmo. To miasto będzie za darmo, jak się potędę czarodziejskich smoków. Dobra, czyli teraz przeczam czarodziej. I auto. O mój Boże. Ej, słuchajcie, może jednak. A cóż to? Mogę być delikatnie słony. Wiesz co, zaraz jest miesiąc, więc... Zastanawiam się, czy po prostu nie poczekać do nowego miesiąca na ten... na jednostki. No dobrze. Czy wy chcecie mi powiedzieć, że stać mnie było dosłownie na jednostki z jednego miasta? No dobrze. Rozumiem. To może być niestwierdzone. Czekajcie. O, dużo smaków. Cztery, trzy... Powinno je zabić chyba. Dobrze, nie 4000. Mniej już bym chciał trochę, ale... Dobra. Kto mi padł? Chyba tylko te. Chyba tylko gremki. I był z amunicją. To, że wóz z amunicją i pat jest mi bardzo nie na rękę. Bo jak widzieliśmy, wóz z amunicją może być mi bardzo przydatny, żeby nie rzec wręcz niezbędny, więc wracam po niego. Ale dawałam buty szybko biegania, więc wszystko będzie ok. Losowe cyferki w skarbach. Boże. Ten moment, kiedy losowy czarodziej polujący na smoki stanie się najpotężniejszym bohaterem w całej historii Heroesów. Patrząc czysto na staty. Miasto? No dobrze. Niech wam będzie. Ej, cześć.
What the fuck do you mean? Dobra, teraz to już po prostu walnę szybko. Wkraczasz do obszernego miasta. Przymierzając ulicę, masz wrażenie, że to niegdyś musiało być sztuczne miejsce. Zatopione w myślach nie zauważyłeś, że okrążyły cię. Czarodziejskie wpływ, wola. Ja nawet już nie chcę. Tylko przepędzili smaki i wszystko wokół też zaczęło się zmywać i chlować, a potem w niej okolicy znikła, rozglądając się wokół z zdziwieniem, zdajesz sobie sprawę, że miasto wcale nie jest opuszczone. Miasto nie wydawało się ani przez sobie opuszczone. To be fair. Horda smaków. Dużo wszystkiego. Może tutaj zajknąć. Bo sobie mam wrażenie, że powinienem było to robić częściej. No dobra. To tak. Chciałbym latarnię, tylko żeby szybciej pływać. I przy okazji plus 2. A! Ona jest niecyklana. A, shit. Klocznik. Więcej genów, jakby było im potrzeba. I stateczek. No i dobra. Teraz gdzie ja muszę przepłynąć i co zrobić? Tu jest mnóstwo smoków. Pewnie teleportem się tam tylko można dostać. Oczywiście, że tak. Ja nie widziałem nigdzie teleportu wejścia, prawda? W atachach królewskich knach to nie jest problem. Czy ja wysiadłem z tej strony? Nie. Już się bałem. Buty na ekremancji nie jest zbytnio interesujące, pieśń życia też nie. Wezmę to miasto na wszelki wypadek, jakbym potrzebował posiłków, żeby było jednak bliżej. Szukaj sobie odrobinę mapkę odsłonię. Legion królewskich nag. No dobrze. Tylko zobaczę jeszcze co proakcja. Maczuga. Dobra. Czy ja mam wciąż wóz? Mam. No to co? Podejście drugie! A tak z ciekawości, ile ich tu jest w atacha, O mój Boże. Odymin w atacha. Pogorsza? One są już za szybkie, żeby je tak po prostu oślepiać. Dziesięć tysięcy. A mi zawsze to je trochę rozczupni. Dobra, wy się... Tutaj wy się becerkujcie. Wy ucieknijcie tu. Ten też będę musiał zrobić w miarę szybko. One niech się dalej biją ze sobą. Dziesięć tysięcy... To chyba najlepsze co mogę zrobić.
Ach. Wy się dalej beselkujcie. Wy odejście. Au. No dobra. Teraz muszę wymyślić, co z niej zrobić. Najchętniej to te najbliżej mnie bym oślepił, TBH. Ach. Ta się odstrzeli. O Jezu! Czemu morale? Come on. Dlaczego tacy jesteście? A, tych się pozbyłem. Nie chcecie może iść spać na chwilę? O, chociaż do mnie było morale. To nie było zamierzone. Dobra. Jak widać, Legion Klefnach też jest do ugrania. Aczkolwiek jak człowiek to pierwszy raz widzi, to ma takie ile, kurwa? Tylko no, wciąż pozostaje jeszcze ostatni problem. Mianowicie, że trzeba się co jestem poradzić. Gdy już dochodzi do siebie poszokowaną teleportację, ruszasz wąską ścieżką. Na czym się to wygląda na bardzo stare pień, widzisz karzełka. Miał znów ci wiedzieć, mówi karzełek, szczerząc zęby. Witaj, odpowiadasz, zastanawiam się jednocześnie, czemu nie jesteś nie wściekły, że próbowałeś odwać mu głowę grubymi rękami. Dziwi mnie, jak gdy zauważy, że karzełek też tam migata się przygadzać. Tam, gdzie przy chwili siedział karzełek, siedział teraz trzy czarodziejskie smoki. Zdajesz sobie sprawę, że zakpiono cię i zastanawiasz się, który z nich jest prawdziwy. Nie pamiętam, kto jest prawdziwy i to jest najgorsze. Jaka się nie ma ochoty pojeżdżać na środku? Te też nie. A i co robisz, to nie te, czyli to pewnie te. Czy ja zdążę się antymagię na tytanów? Powinienem. Antymagia. Tak. Skoro już wcześniej tak ładnie zadziałało, to czemu miałoby nie zadziałać ponownie? Okej, chyba już widzę dlaczego. Okej. Zabijajcie dalej, I guess. Trzy. No, whatever. Gdzie to jest? Berserk. Dzięki Bogu, że one nie mogą odbijać zaklęć takich pseudo-obszarowych. Jak właśnie Berserk. O, Berserk, dobra, anime. Dobra. Starczy tego. Golemy się aż tak nie przejmują, na szczęście. Na szczęście też jednostki nie przychodzą mi do następnej misji, więc tutaj mogę tracić tyle, myślę, że w nie podoba. Udało ci się zabić bestię i wygrywasz grę. A mi nie do końca mogę powiedzieć, że to jest stinki, czyli w momencie, kiedy liczby przeciwników są zdecydowanie za wysokie, żeby przechodzić się misję normalnie, moim zdaniem. Ostatnią misję chyba już zrobię na następnym streamie. Ważne jest to, że na ostatniej misji ten trzeba zabić się błękitne smoki, tak jak biliśmy już w kampanii Mutare.
Także ten, na dzisiaj to było tyle. Postaram się, żeby w poniedziałek DDS już był normalnie, nie tak jak ostatnio. Także dziękuję wszystkim za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.